Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Siekierski, to jest kolejny podcast Volley Time. Moim dzisiejszym gościem jest Jakub Benaruk, były zawodnik, były trener, obecnie ekspert Polsatu Sport, także wielki fan golfa. Tancerz, baciaty z tego, co mi wiadomo. Także czy coś pominąłem, czy Słuchaj, przypomniałem? byłem na czterech zajęciach, także z tym tancerzem to nie przesadzam. Okej, okay, dobra, zakwasy pierwsze już się pojawiły? Nie, tam wiesz, musiałem poznać kroki, a już nie byliśmy z żoną. Dzisiaj mieliśmy iść, ale wiesz, muszę z tobą pogadać, a dzisiaj we wtorki, baciatowe wtorki mamy i wiesz, a później znowu będą te mecze i ciężko wybrać, ale to żona mi wyciągnęła i spodobało mi się. Okej, okay, no ale to wiesz, żeby teraz nie było, że to moja wina i Nie, później to jest będzie twoja mnie wina. z głowy. Nie, nie, nie. Będzie mnie głowy słyszeć. Tak, żonie przekazałem, że to jest twoja wina, więc już pozamiatane. Jakoś myślę, że z tego wybrnę uśmiech numer 3 i spróbujemy, zobaczymy, co, jak daleko zajdziemy. Kuba, zacznę od golfa, ponieważ ty jesteś fanem golfa. Dosyć. Nawet nie tyle fanem, ty jesteś w tej chwili już aktywnym zawodnikiem. I przyznam szczerze, z dużą ciekawością śledzę twoje poczynania na zielonej trawce. I tu się pojawiły pierwsze sukcesy już. Masz zdjęcie z pucharami, pojawiły się medale. Siatkarska braci również została ograna. Silesia Cup również brałeś udział w tych rozgrywkach. Powiedz mi, no właśnie, jak twój rozwój, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę sportu? Idę jak burza. Obniżam handicap z miesiąca na miesiąc. Uczę się już draw, fade'ów, uczę się konkretnych zagrań. Już zaczyna mi to frajdę sprawiać, bo już zaczynam być na takim poziomie, że mogę sobie taktycznie podchodzić do pola i w różny sposób rozwiązywać problemy. No ale oczywiście, jak nie zgubię dwóch, trzech piłeczek w wodzie na polu, to wtedy się czuję, ale mam ogromną frajdę w poznawaniu tego bardzo pięknego sportu. A z jakimi największymi problemami musi mierzyć się golfista? Bo no, przyznam szczerze, że ludzie, którzy najprawdopodobniej to obejrzą, to w większości będą fani siatkówki, którzy jednak no, wydaje mi się, że w lwiej części nie zdają sobie sprawy z tego, jak to jest skomplikowany sport. Powiedz mi, z czym ty się musisz na ten moment najbardziej mierzyć? Cała sekwencja ruchów w golfowym slajsie wydaje mi się jest trudniejsza niż każdy ruch w koszykówce, w siatkówce, w piłce nożnej, w ręcznej, bo to jest sekwencja ruchów od głowy do kostki, gdzie przy małym jednym błędzie nie jesteś w stanie później nadrobić tego błędu. I to widać zresztą u tych najlepszych zawodników na świecie. Każdy z nich popełnia błędy, kwestia tylko jak dużo, bo to nie jest tak, że już najwięksi na świecie grają tam, gdzie chcą. Bo jak zobaczymy te turnieje, to lądują w lesie, w wodzie i po prostu nie da się tego zagrać na 100%. I nie ma takiego porównywalnego ruchu. Ja się zastanawiałem, czy jest taki porównywalny. Sekwencja w zagrywce, no, ale źle podrzucisz, to jesteś w stanie coś uratować. Jest to bardzo skomplikowany sport. Kiedyś to czytałem, że cały ruch swingowy jest jednym z najtrudniejszych ruchów w sporcie ogólnie. Okej, okay. Wow. Jest to, bo wiesz, przestawisz trochę ciężar ciała, źle już jest dupa, przez kolano pójdzie źle dupa, źle nadgarstek dupa. Każdy ruch, jeżeli coś spieprzysz w trakcie swingu, to źle uderzysz. A poza tym, o tyle to jest ten fajny sport, bo wydaje ci się, że już coś opanowałeś, mówisz, mam to, wiem już, idziesz na pole, idziesz na range, mówisz, o to jest to, chodzisz na pierwszy dołek i jesteś u sąsiadów. No i dlatego ja powiem ci szczerze, że wpadłem w ten sport bardzo mocno i co trzeba, wiesz co, ten sport wbrew takiej panującej opinii wcale nie jest specjalnie drogi, ani specjalnie ekskluzywny, bo musisz mieć po prostu trochę na to czasu. Oto jest jedyna rzecz, którą musisz mieć, żeby grać w golfa, bo taka jedna partyjka to ze 4 godziny, a wyjazd, żeby to, no to musisz sobie dzień przeznaczyć, bo przecież zjeść obiadek, zagrać, pogadać, a reszta rzeczy to jest dostępne. Ja sam mam używane torby, kije, wózki, więc ja wszystko, co albo OLX, albo używane rzeczy, więc to nie jest drogi sport, czasochłonny, ale naprawdę sprawia mi ogromną frajdę. Okej, okay, a z czego jesteś najbardziej dumny, co osiągnąłeś do tej pory? No już łapię duże odległości, mam już jestem w stanie na te 240-250 driverem uderzać, to już jest sporo i przede wszystkim progres, bo w przeciągu 3 miesięcy ja tak mam wrażenie, że dwukrotnie polepszyłem swoją grę i widać, to czujesz i to taką masz, i masz z tego frajdę po prostu, że To widzisz efekty swojej pracy.
Tak, bo to widać od razu na karcie wyników, bo ty każdą partię sobie zapisujesz, masz na zegarku, liczysz sobie, każde uderzenie przeliczasz, każdy wynik sobie porównujesz i po prostu widzisz tą frajdę z tego progresu, a poza tym żona jest zadowolona, że znalazłem sobie hobby poza pracą, takie, które spędzam na zewnątrz na świeżym powietrzu. Coś tak patrzysz na mnie, to żona tak patrzy krzywo na mnie. Ale to nie pokazuje mnie, bo będzie miała pretensje, że nie poszliście tańczyć. Nie, mam frajdę, bo wiesz, siedzisz, spędzam sobie jeden dzień w tygodniu, może czasami dwa, wiesz, jak jadę do Polsatu, to często w 6 rano się budzę i zanim dojadę do Polsatu, to sobie robię rundkę przez Sobienie, więc znalazłem sobie hobby, które nie dość, że mnie rozwija, to jeszcze sprawia, że jestem na świeżym powietrzu cały czas. No tak, no to się najbardziej fali Kuba. Ale właśnie, czy na przykład taki ruch z swingiem, o którym wspominałeś, powinno być na przykład do ruchu rzutu młotem przy lekkiej atletyce, bo tam też w momencie, kiedy no coś, jeden mały ruch wykonasz źle, no to już też ten młot nie leci tam, gdzie lecieć powinien. Wiesz co, najbardziej zbliżony ruch moim zdaniem to jest ruch baseballowy. Ruch może rzutu oszczepem albo pchnięciu kulą, bo to chodzi, generalnie zawsze idzie biodro. Z młotem jest trochę inaczej, bo tam się kręcisz, ale generalnie to No mniej więcej tak. tak. Jak postawisz stopę, no ciężko ci będzie nadrobić. Poza tym troszkę inaczej jest w rzucie młotem, masz warunki praktycznie cały czas takie same. Podłoże masz takie same. No, oczywiście możesz uczestniczyć w zawodach, gdzie pada ci deszcz i to jest ta różnica, ale generalnie masz ten sam młot, to samo pole i musisz rzucić przed siebie, a w golfie pójdziesz na pole rano i wieczorem masz inaczej, w deszczu masz inaczej, ciepło jest inaczej, zimno jest inaczej, a przede wszystkim bardzo mocno wieje czasami, więc zupełnie jeszcze inaczej musisz grać, więc te warunki się zmieniają praktycznie z dnia na dzień. I to też jest duża frajda, bo możesz sobie wejść na pole, nic ci nie wieje, słoneczko świeci fajnie, a następnego dnia zagrałem w takim turnieju na Sobieniach, że wiało tak, że po prostu wózki przewracało. No i trzeba było sobie z tym radzić. A jeszcze mam takie pytanie a propos tego, tej dyscypliny sportu, bo mówimy cały czas o golfie w tej chwili. Da się z tego wyżyć, czy jak ty na przykład wygrywasz turnieje, czy to są turnieje amatorskie, czy to są turnieje już rangi mistrzowskiej, mistrzostw Polski, jak to wygląda, jakbyś mógł to podzielić, skategoryzować? Słuchaj, ja powiem Ci tak, że Adrian Meron z tego dobrze żyje, ale ja mówię o zawodowcach. Teraz skoczył się FedEx Cup, taki bardzo ważny turniej w Stanach. Hovland, Norwek wygrał 18 milionów dolarów. To oni sobie z tego wyżyją. Ja jak jadę na turniej, to wygrałem torbę, która może kosztuje ze 3000 zł, to już jest mój duży taki sukces. I to jest generalnie dokładnie, bo to amatorskie turnieje, to jeżeli trafisz, nie wiem, hole in one, to masz nagrodę jakoś. Jak trafisz najdłuższego drive'a, masz nagrodę. Nie, to nie jest kwestia zarabiania pieniędzy na pewno na poziomie amatorskim. Na poziomie zawodowym mamy takiego Drugiego Gradeckiego, chłopaka, który w Europie walczy. Podobno, nie wiem, jak to jest prawda. U niego około 300-400 tysięcy euro rocznie kosztuje cała obsługa. Czyli koszt mniej więcej, ale w tenisie mam wrażenie, że Linette to mówiła o podobnych pieniądzach, czyli wiesz, przeloty, Tak. Sztab, krój i tak dalej. twój koszt, trenerzy, twój koszt. Wydatek. Więc ty musisz zarobić dwa razy więcej, żeby już coś z tego mieć. Ale golf, jeżeli chodzi o cały świat, bo u nas golf w Polsce, on umarł za komuny, bo za komuny zamordowali pola. Czesi przetrzymali, Czesi mają więcej pól od nas i więcej zawodników. Mając 8 milionów mieszkańców, mają kilka razy więcej zawodników grających regularnie w golfa. Na całym świecie jest to bardzo popularny sport, bo to są Stany, anglojęzyczne generalnie, całe wszystkie kraje. Do tego dochodzi Azja, gadając z Bartkiem Kurkiem, tam w Japonii praktycznie pole na polu, bo ani gdzie oni mają ścisnąć, bo oni przecież nie mają miejsca. Plus ranger na każdym osiedlu. Bardzo, bardzo mocno popularny sport, no u nas dopiero się rozwija. A ty masz już takiego pana, który za tobą jeździ z wózeczkiem, właśnie z tym takim kołczanem na kijki golfowe i który wozi cię meleksem? Staram się unikać Meleksa, ponieważ chcę chodzić, to przede wszystkim, bo chcę idę na Okej. spacer. A Caddy to jest ten, który wozi, to jest też taka. Caddy to są goście, którzy zarabiają plus minus 10% od wygranych swoich zawodników. Ostatnio jest numer jeden taki Scheffler, Amerykanin. Wyliczyli temu Caddiemu, że on ma gdzieś koło 4 milionów dolarów wygrał, w tym, znaczy zarobił w tym sezonie. Bo mniej Wow. więcej.
takie kwoty gdzieś latają, więc to nie jest gościu, który nosi wózek, to jest gościu, który ci podpowiada i liczy i podpowiada ci, co masz zrobić, jaki kij wybrać, jaka jest pogoda, czy trawa jest skoszona, czy jest wilgotno, jakie jest ciśnienie. Czyli To taki jest gość. sufler. Tak, to jest taki trener, to jest taki trener, może on nie trenuje cię, ale on ci wspiera i on ci podpowiada. On nie jest od noszenia, oczywiście nosi, bo ty musisz przejść w No tak. turniej zawodowy, to jest o 4 dni. Turniej zawodowy to jest od czwartku do niedzieli, więc ty musisz 4 razy przejść to pole, a taki kadi to są kozaki już, naprawdę. Okej, rozumiem. Jeszcze mam pytanie od jednego z fanów, który też właśnie chciał cię dopytać o to, które pole golfowe w Polsce jest najlepsze? Moim zdaniem z tych, co których grałem, to Rosa pod Częstochową, to jest takie ekskluzywne pole, bardzo trudne, z dużą ilością wody. Bardzo ładne są naterki pod Olsztynem, gdzie przez przypadek pojechaliśmy z moją żoną na wakacje, jak wynajmowałem apartament, to A, później jak, przypadkiem. no powiedziałem jej później, jak już wynająłem, że to tu jest tak w sumie 10 minut drogi od tego jeziorka jest pole golfowe, gdzie codziennie siedziałem w tych naterkach sam z chłopakami z Olsztyna, z Ordylem i Lubiejeckim, Iwaniakiem, Stasiu Iwaniak, słuchaj, on ledwo co, już tak widać, że chodzi, bo on tak, już starszy pan jest, emerytura, a on gra rewelacyjnie, on nas wszystkich leje. On gra krótko, ale prosto. Ale on gra 20 parę lat. No Lubiejewski tak, też. no to doświadczenie. No, ale to wiesz, to są takie rzeczy. I to jest też piękno tego sportu, bo ja grałem na sobieniach z gościem, który ma 90 lat. I on sobie jedzie meleksikiem, on sobie gra maksymalnie 100 metrów, ale to jest sport, gdzie ja zacząłem bardzo późno, a widzę, że idzie małżeństwo koło 80 i sobie pstrykają. Idą starsze pani koło 70, mają frajdę, bo sobie idą i grają. Naprawdę jest to sport, który można się dobrze bawić. Ja nie widzę innego sportu, gdzie ty możesz uprawiać w wieku 70-80 lat. A żona już z tobą też zaczęła pogrywać, czy jeszcze nie? Próbuję. Już chyba kilka lekcji, ma nawet własne kije z torbą, które używała raz na razie. Raz była w Tokarach, bo jak w Gdańsku robiliśmy w zeszłym roku, co to było? Mistrzostwa świata dziewczyn. No to Tak. ja rano w Tokarach grałem, zabrałem ją raz, to po szóstym dołku rzuciła kija i powiedziała, że idzie na kawę, bo nie mogła trafić piłeczkę i się sfrustrowała, ale już później przeszło, już teraz jest pozytywnie nastawiona. Kuba, a gdybyś ty na przykład tak cofnął się 30 lat wstecz i miał do wyboru, mając tę wiedzę, którą masz teraz, dotyczącą siatkówki i troszeczkę tej golfowej wiedzy, w którą stronę byś poszedł? Nie wiem, chyba bym został w piłce nożnej, bo grałbym teraz, byłbym teraz gdzieś może na Bahamach, bo grałbym 10 sezonów w Realu Madryt. Byłem dobrym piłkarzem, grałem w BKS-ie, w ogóle Bozia mi dała taki talent, jeden talent, który mi dała, to koordynację ruchową. No i drugi to jest to gadanie głupot, ale generalnie na koordynacji mogłem zarabiać trochę pieniędzy, więc A do cyrku raczej nie. do cyrku raczej nie. Ale nie wiem, czy bym zostawił tą piłkę, bo trenowałem piłkę, oczywiście jak każdy, ale coś tam potrafiłem. Nie, myślę, że golf to jest coś jak, to jest duże ryzyko, tak jak w tenisie. No, wiesz, ile musiał Radwański wydać, żeby Radwańska była, gdzie była. To są bardzo duże inwestycje, które często nie zwracają. To są rzeczy, które albo rodzice się zapożyczają, albo muszą być naprawdę bogaci, żeby w to wchodzić. Bo to jest trochę takie sporty naprawdę bardzo dużego ryzyka. Gdzie u nas golf? No mamy jednego Melonka, który jest około gdzieś 50. miejsca. Być może będzie grał w Ryder Cupie, bo we wrześniu, koniec września, początkiem października jest taki bardzo ważny, najważniejszy turniej w ogóle na świecie, czyli Stany Zjednoczone kontra Europa. I być może Melon będzie reprezentował Europę, co jest ogromnym sukcesem. To jakbyś zagrał w finale olimpijskim, a to mniej więcej coś tak to mniej więcej wygląda. Wow, okej, no to faktycznie robi wrażenie. Okej, Kuba, przejdźmy dalej, bo za chwilę stuknie ci rok od momentu, kiedy zostałeś zaprezentowany jako ekspert Polsatu Sport. Powiedz mi, jak ty byś ocenił ten rok z perspektywy twojego nowego pracodawcy? Jak się czujesz w nowej roli? Czy była trema i czy jest coś, co na początku sprawiało ci trudność, ale już w tej chwili tego nie ma? A dla mnie to chyba jeden z najlepszych roków ostatnich wielu, wielu lat, w sensie takim mojego spokoju głowy i pewnie, nie wiem, czy moja żona to potwierdzi, ale pewnie rodzinny najlepszy rok, bo nie przynosisz negatywnych emocji do domu. Bardzo się człowiek uspokoił i tak zaczął żyć po prostu, wiesz, nie na zasadzie jak przegrasz. Wiesz, jak to jest jako trener? Przegrasz, to jesteś szmatą,
z którą będą jakieś gówniarze jechali na internecie, że się nie nadajesz. Wygrasz, jesteś mistrzem świata i za chwilę jesteś, masz być trenerem kadry. Za chwilę przegrasz, jesteś znowu szmatą. I tak to mniej więcej, taka sinusoida mniej więcej w twoim życiu wygląda. I wiesz, i wracasz po meczu i to jest prawda, co wielokrotnie mówiono, że zawodnik zamyka drzwi w domu, wiesz, wyłącza się 22, a ty do niedzieli wieczorem myślisz, co zrobiłeś źle, bo przegrałeś mecz. Teraz naprawdę jest mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Ja wiem, że w Polsce to się nie można mówić, bo zawsze trzeba narzekać. Ja jestem po prostu zadowolony z mojego życia i z tego, co osiągnąłem i jakimi ludźmi się otaczam. A praca w Polsacie to była szybka akcja, bo dyrektor Kmita zadzwonił, czy tak chyba Marek Magiera zadzwonił, czy jestem zainteresowany. Ja mówię, słuchajcie, no usiądźmy do rozmów, bo jeszcze zacząłem współpracę z tym Rafał Winiedo, z tą agencją menadżerską. Zastanawiałem się, w ogóle chciałem sobie wyjechać na zagranicę. Tam daliśmy na temat kadregi i tu coś tam, wiesz, taki wyjazd wyczyszczący głowę, bo musiałem wyczyścić łeb. Ale no jako trener, czy jako agent? Jako trener. A możesz zdradzić, przepraszam, jeszcze ci wejdę w słowa, czy możesz zdradzić, jaki to byłby kierunek? Rozmawialiśmy o kadrze Egiptu, rozmawialiśmy okay. Ja nie chciałem wyjeżdżać do krajów arabskich jeszcze, bo to są, wiesz, bo to jest ciężka robota, bo tam nie masz dużych pieniędzy, a jedziesz na 10 miesięcy, bo to nie jest takie proste, bo to nie jest tak, wiesz, w futbolu, że sobie jedziesz i przylatuje 747 po ciebie i wiesz, i tam lecisz sam. Jeszcze nie jesteś Neymarem, chociaż mówiłeś, że w piłce całkiem dobrze szło. I tak zastanawiałem się, co sobie zrobić w moim życiu trenerskim i po tej decyzji, po tej propozycji dyrektor, usiedliśmy do stołu, pogadaliśmy z godzinę, dostałem 48 godzin na odpowiedź i bardzo moim zdaniem dobrze zrobiłem i absolutnie jestem szczęśliwy z tej decyzji, którą podjąłem. A czy był stres na początku? Wiesz, ja wcześniej pracowałem troszkę dla TVP Sport, a więc tu generalnie studio, to tam nie było żadnego stresu. Większy stres miałem przy pierwszym magazynie Siódmą Strefę, co z Markiem robiliśmy. Marek mówi, spokój, jedziemy z robotą. Ja, wiesz, to co innego, jak siedzisz jako w studio, jako gość, no tak. I sobie tam sobie możesz do pieca dorzucić tam, wiesz, trochę się pośmiać, oczywiście trochę twojej wiedzy, no bo wiesz, bo można mi wiele rzeczy zarzucać, ale nie sądzę, żeby ktoś mi zarzucił, że ja się nie znam na siatkówce. I to trochę sobie dorzucisz do pieca, a co innego prowadzić i rozmowę, a jeszcze wspólnie z Markiem, bo musisz to złapać, to wyczucie. A jeszcze pamiętam tą pierwszą akcję, pierwszy program i ja, wiesz, masz tą słuchawkę w uchu, tam przygotowane pytania, ja w ogóle, wiesz, jacy goście, jak to poprowadzić, żeby to było rozrywkowo, bo ten program ma być sportowy, ale generalnie rozrywkowy. I pytanie z reżyserki, Kuba, ty wiesz, która to jest twoja kamera? Ja mówię, kurde. I wiesz, ale to słuchaj, to jest takie ułamki sekund. Później jak już poleciało, to już poleciało. Pierwszy program na żywo, bo też część tych programów Siódmej Strefy robiliśmy na żywo. Też jest troszkę inne, są emocje, bo wiesz, bo tutaj możesz zrobić pauzę i dokleimy albo coś powtórzymy. Tam się nie można pomylić, ale też pierwszy program poszedł w miarę gładko, więc teraz nie ma problemów. I miałem 3 minuty stresu, kiedy pierwszy raz robiłem sam mecz, komentowałem, bo też inaczej się przygotujesz jako człowiek, który prowadzi, tak jak na przykład teraz Damian Dacewicz, on jest jedynką, czy Swendro, oni są jedynkami, a co innego jako ten ekspert, bo ty dopowiadasz, ty kończysz zdanie, ty nie prowadzisz, ty nie decydujesz o tym, w którym kierunku idzie komentarz, tylko opowiadasz, co się wydarzyło albo co może się wydarzyć. No i ten pierwszy mecz, który ja robiłem w Olsztyna, to był taki, jako sam w ogóle robiłem. Na początku troszkę tam się zaplątał mi język, no ale później już wiesz, mecz, pamiętam, że Trent robiłem sam, później już Srebrną Ligę jako jedynka z Jarosza dostałem do siebie jako eksperta, więc też wesoło było na pewno. No, w miarę sprawnie, ale nie czułem żadnego jakiegoś takiego specjalnego stresu czy jakiejś takiej paniki. Naprawdę płynnie to weszło. Okej, czyli za skórę ci nikt nie zaraz, mam rozumieć. Nie, słuchaj, to jest naprawdę dobra ekipa. Ja, wiesz, mamy, jesteśmy na takich grupach WhatsAppowych, a przed chwilą, przed rozmową z tobą zastanawiam się na temat grafik, bo przed meczem z Turcją, później Czechy, ściągnęły sobie mecz Czechów, bo teraz zagrali 2 mecze sparingowe z Serbią, żeby się przygotować do studia. Mam tam frajdę, bo to co my robimy, te takie akcje wideo,
to ja mam z tego frajdę po prostu i mam nadzieję, że to też widać, że ja mam frajdę z tego, że pokazać to było ważne, a to było do dupy. I też w formie takiego, jeszcze takich krótkich akcji wideo, więc mam naprawdę, mam nadzieję, że to widać, ale mam dużo frajdę z tej mojej pracy. Okej, okay. A powiedz mi, mam pytanie od Piotra z Łocha, z szóstego seta, czy odkąd ty dołączyłeś do Polsatu Sport, stonowałeś troszeczkę krytykę i pewnych rzeczy nie wypada ci już na antenie powiedzieć? Nie, wiesz co, nie odczuwam tego w taki sposób, żebym ja coś stonował, bo dlaczego miałbym to robić? Po to mnie zatrudnili, żebym mówił to, co myślę. Tam nie mam, ja nigdy nie dostałem jakichś informacji, wiesz, tego nie wolno, czy tam czy tu nie wstali. Nie, po prostu mamy to robić obiektywnie. Były nawet dwa takie momenty, no w siódmej strefie było. Robiliśmy Legionowie, tą akcję z Legionowi. To nawet myśmy z tym ruszyli też trochę, bo próbowaliśmy się kontaktować ze sponsorem, rozmawialiśmy z prezesem klubu, to samo moja rozmowa z Konradem Piechockim też wydaje mi się, że chciałem wyciągnąć jak najwięcej. Czy akcja właśnie Będzin Częstochowa, ten skrócenie tego gdzie tam wiesz, dużo się hejtu wylało, bo ten źle, ten z dupy, a okazało się, że trochę nas chcieli wydymać w tej Federacji Europejskiej. W sensie takim, że można to było zagrać. To można było zagrać. I ktoś, takie mecze się grało przez 15 sezonów, a oni sobie teraz wymyślili, bo ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, teraz jest kosa między naszą trochę, mam takie wrażenie, to jest moja opinia, trochę jest kosy między Federacją naszą Polską a ACF-em, bo wiadomo, że tam są te wybory, że poważni ludzie, tak jak Sebastian Świdecki, nadają się do tego, żeby rządzić tą Federacją, a oni robią wszystko, żeby tego no się opór, nie... No tak. No i wiesz, i takie pstryczki w nos pod tytułem brak sędziów na mistrzostwach Europy Polskich, czy na przykład ten skrócenie tego playoffu, to są pstryczki w nos po prostu od federacji. A przypominam też sobie Mistrzostwa Świata, w których tam no, pośrednio mogłem brać udział i też się okazało, że no, było dużo takich małych rzeczy, bo to jest tak, że generalnie jak lecieliśmy do Bolonii na finał Ligi Narodów, no to sam widziałeś te szatnie, w których chłopaki się przebierali i w zasadzie supervisor w zasadzie nic nie powiedział, natomiast na Mistrzostwach Świata miesiąc później w Katowicach i Gliwicach w zasadzie co chwilę były przytyki jakieś dziwne, chociażby dlaczego cheerleaderki są tak skąpo ubrane, także no, groteskowo to wyglądało, ale to też usłyszałem już, no, nie będę mówił od kogo, że jest to właśnie zrobione specjalnie w momencie, kiedy jest coś do roboty, no to tych właśnie superwajzorów nigdzie nie można zauważyć, tych ludzi z CEW, z FIVB, natomiast w momencie, kiedy można się pokazać w Polsce, bo jest duży event, jest mnóstwo ludzi, jest oprawa, no to oni wtedy sobie prawo gdzieś tam roszczą do tego, żeby zwracać na wszystko uwagę, także jest to rozumiem, tak, twoją też narrację, bo być może tak jest, no to już tam w CEW na pewno wiedzą lepiej. Kuba, czy ty miałeś jakiś taki mecz albo jakąś taką akcję, która zapadła ci w pamięć przez ten rok, który komentujesz spotkania? Chyba wiesz co, ale to chyba nie będzie zaskoczenie. Nie będzie zaskoczenie chyba ten to zawiercie Olsztyn, to nawet jeszcze te dwa, że jeszcze teraz w czwartek kręciłem program do, w piątek kręciłem program do siódmej strefy pierwszej odnośnie tych sędziów, nawet jeszcze usiadłem z sędziami, bo to nie jest tak, że ja mam z nimi kosę, znaczy z częścią mam, to oni nie ukrywają, znaczy oni ukrywają, ja wiem z kim mam kosę, z częścią nawet jesteśmy bardzo w dobrych relacjach. I że nadal do tej pory uważamy, ja też uważam, że ta decyzja raczej się broni. Ta, wiesz, ta setówka, ta piłka na siatce. Tak. Mimo wszystko, mimo tego, że tam wylało się na mnie z olsztyńskich, z takiego środowiska, że jestem sprzedajny i się przekupili mnie. Ale to, słuchaj, to są takie rzeczy, bo to był taki moment, który był moim zdaniem taki decydujący, setowo. Jeden z kluczowych na pewno. Takich akcji, ale... Wiesz co, ja lubię robić mecze na żywo. Jeżeli widzę w grafiku, że jadę na mecz jakiś, to ja się cieszę, bo wiele rzeczy widzisz, bo wiesz, część meczów robimy z dziupi, część meczów wyjeżdżamy, bo to też ciężko, żebyśmy na wszystko jeździli, bo to nie ma ja. Ale jestem. Taka liga. Ale, no cieszę się, że jak jadę, bo wiele rzeczy sobie możesz zobaczyć, co się dzieje w kwadracie.
A no pierwsza zadyma moja z kilkoma sędziami to był Super Puchar, gdzie tam było takie najpierw podwójna Żalińskiego, której w ogóle nie było, a później zadyma z tym challenge'em z Samelwo, gdzie było tak, że z jednej strony wyciągnięcie jednego kadru ze zdjęciem, bo tak się bronili sędziowie, a ja pokazuję wideo. Więc ja lubię, jak jest dym, ale to nie jest tak, że ja robię dym, żeby był dym. Ale jak jest dym, to nie mam nic przeciwko. Ale ludzie mają czasami takie wrażenie, że robisz taki dym troszeczkę czasami właśnie dla samego dymu, żeby, niech się kręci. Słuchaj, ale to trzeba było widać przykład, bo to wiesz, bo to jest takie Nie, no ogólnopolskie. tak, okej, nie mam w tej chwili, także, Ja wiem, ale także. wiesz, o co mi chodzi, bo to może być taki zarzut, aha, dymi, bo chce się pokazać, bo chce. Ja bym chciał, na przykład, jakbyśmy pogadali, co się wydarzyło, albo gdzieś tam, wiesz, komuś wbiłem szpileczkę, nie jest to jakiś tam problem dla mnie, bo ja też nie pracuję po to, żeby Jasne. ani żeby mnie lubili wszyscy. No nigdy tak nie pracowałem i zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy mnie lubią, ale staram się być obiektywny i to jest przede wszystkim coś, co mi przyświeca w ogóle w tej pracy w Polsacie. Ja muszę po prostu rano, jak coś zrobiłem albo coś powiedziałem, popatrzeć sobie w lustro. Ja się mogę pomylić, każdy się może pomylić, tylko nie robię tego po prostu dlatego, że albo żeby było głośno, albo żeby komuś dowalić, tylko chcę po prostu być. Ja zawsze chciałem sobie rano popatrzeć w lustro bez względu na wszystko i do tej pory jakoś zaglądam. A dużo cęgów zbierasz chociażby na Twitterze, że za różnego rodzaju opinie, które wygłaszasz, bo czasami też czytam cię, no bo oczywiście jest gdzieś tam w tym siatkarskim świecie twitterowym obecny, więc trudno też pominąć to, co piszesz. Czasami mam takie wrażenie, że jak się coś sprawdzi, to jesteś w stanie napisać, a, ekspert wie. Ale jak się nie sprawdzi, to żartowałem. Nie masz czasami takiego wrażenia, że to też może podjudzać troszeczkę ludzi? Nie, wiesz co, to akurat ja się dobrze bawię. Ciężko, wiesz co, to jest tak. Pamiętasz ten film z McConaughey, taki, co on robił te mecze, co pracował dla firmy Bumaherskiej, co przepowiadał wyniki, czy tam Tak, tak, coś tak. tak, coś tam wymyślał. My nie jesteśmy od tego, wiesz. Nie jesteśmy od przepowiadania wyników. Ja mogę powiedzieć, co się może wydarzyć na meczu, a co się nie wydarzy. Nie, tym ekspert wie, to już w ogóle wiesz, to sobie ja robię, to już jest kabaret sobie robimy z tego cyrkiem. No jasne. Oczywiście, jak znajdziesz jakiś tam 13-latek, który mi napisze, wiesz, pod pseudonimem, żebym się zajął czymś tam innym, a nie tym, bo się nadaje. Wiesz, ja naprawdę, na samym Twitterze ja mam chyba z 5 osób zbanowanych. Może z 8. Jeden z nich jest chyba Tomek Siwiec i prosił właśnie, czy możesz go odbanować. A kto to jest? Tomek Siwiec, no znamy się tak jak się... No my się No. znamy, no powiedzmy jeszcze Nie, się z wiesz co, DJ-a mieliśmy okazję się poznać. jeżeli kogoś zbanowałem, to musiała być naprawdę, musiał być Okej. powód. Bo ja nie, nie, że, to nie jest tak, że ktoś się ze mną nie zgadza, no to nie, to wypad. To albo ktoś musiał nabluzgać, albo ktoś musiał okłamać. Tak, mamy jeden taki chłopaczek z Bielska Białej, albo Spiridonow, który jest zbanowany, a No więc. tak. Ja mam chyba z 8 osób. Wiem, że pamiętam chyba ze 2 albo 3 lata temu, jak ktoś napisał, że co te akcje covidowe były w lidze, że ja nie będę dbał o zdrowie zawodników i coś w tym stylu. Powiedziałem, słuchaj, no, coś takiego, no to nie ma, ja nie mam innego wyjścia jak bana, bo to po prostu, bo jest strzał w pysk powinien być za taki tekst. Więc nie mam, nie napinam się. Oczywiście lubię sobie podymić, no ale to co, no. Raczej. Kuba, wspominaliśmy o sędziach i ja cię chciałem zapytać, czy sędziowie często mają pretensje do ciebie, właśnie, że źle interpretujesz ich decyzje, bądź w jakiś sposób podważasz ich autorytet. Jest dwóch, którzy tak twierdzą, nawet chyba taki jeden był, jeden Którzy? napisał, nie powiem, Ha. nie powiem nazwiska, ale jeden Tak, taki napisał taki zadymiarz z ciebie. artykuł, jeden taki artykuł nawet napisał w jakimś takim branżowym, sędziowskim, w jakimś tak internetowej jakiejś gazetce, że po co ja się w to w ogóle mieszam i żeby trzeba się znać na przepisach. Problem jest taki z oceną dla sędziów. Problem jest taki, że ja przez te cały sezon nie pomyliłem się, jeżeli chodzi o ocenę w wideo, co robimy w siódmej strefie na przykład, te kontrowersje. Nie było sytuacji takiej, że nie, raz chyba było, tylko tam było, ja nie było na hali i dopiero później się dowiedziałem, że była zmiana, czego nie było widać na wideo. O tak. Ale to zaraz powiedziałem, że to jest błąd, bo to nie było widać, co się wydarzyło. Ale to była jakaś duperela. To nie chodziło o to, że
że to była pomyłka pod tytułem mało być w tą stronę, a było w tą. Raczej chodzi o to, że do tej pory sędziowie, inaczej, ja nie jestem batem na sędziów, ja robię program rozrywkowy. To nie jest tak, że wiesz, wychodzisz i będziesz tutaj tłumaczył ludziom, którzy więcej wiedzą na temat sędziowania ode mnie. Ja po prostu, jeżeli widzę jakoś, coś się dzieje, była taka akcja, chyba był Chatowa, co cały czas błąd ustawienia robili przez cały mecz, była, za co ktoś tam sędzia miał pretensje, drugi, on nie powiedział mi, tylko po jego koledze powiedział, żebym ja uważał, wiesz, jakieś te pierdoły, ale chodzi o to, że przez cały mecz na przykład nie widzisz sześciometrowego przejścia, bo tam w pierwszym ustawieniu Atanasiewicz przebiega na prawą stronę i on w momencie zagrywki już był na prawej stronie. Więc ja bym pokazał to raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy w ciągu meczu. Ale będąc lewym skrzydle, tak? Tak, to jest P1, tak, przebiegam, bo to nas przestawia, bo dużo zespołów przestawia sobie to pierwsze ustawienie. I to u dziewczyn też się to coraz częściej dzieje. Przerzucasz sobie na prawą stronę atakującego. No ja pokazuję, że tak nie można tego robić. No bo tak, no to mamy tu wykonanie zagrywki, oczywiście. Nie można. I powiem ci, że tylko może we dwóch, może trzech sędziów miało jakieś pretensje. Jest chyba jeden na Twitterze, który ma w opisie sędzia, ale on nigdy się nie przedstawił. Coś tam pyszczył do mnie, ale on nie przedstawił. Nie wiem, ja bym chętnie pogadał, tylko nie wiem, kto to jest. Wiesz, o co chodzi. To jest, bo jeżeli masz jakiś zarzut, to powiedz tak, w tej sytuacji powinno być inaczej. Albo w tej sytuacji przepisy mówią co innego. Do tej pory przez ten cały rok nie zdarzyło się, żeby przepisy mówiły co innego. Ale z drugiej strony, jakbyś podsumował wszystkie te programy siódmej strefy, to tam w 80 moim zdaniem procentach jest chwalenie decyzji. Że tak, no tak. Bo powiem ci, że ja co roku, jak byłem trenerem, sprawdzałem jakieś zmiany w przepisach, sprawdzałem, co się będzie działo w challenge'u. Jest taki biuletyn, który wychodzi co roku z nowelizacją przepisów. Starałem się, żebym znał przepisy. A powiem ci, naprawdę wielu trenerów i zawodników nie zna przepisów, albo na przykład mówi coś, co było 3 lata temu, bo kiedyś tam cię to gwizdało, a teraz się nie gwizdzę. I to jest też duży problem. A już nie mówię o kibicach, którzy gwizdzą albo piszą, wiesz, bo oni tego nie wiedzą. Więc dla mnie, moim zdaniem, ja mam takie odczucie, że w większości przypadków, nawet 90% przypadków sędziów, to oni lubią ten program, ponieważ oni, to ja tłumaczę, dlaczego oni zrobili dobrze. Tak, tak, tak. W sensie, no nagłaśniasz gdzieś tam, że tak, po prostu było dobre zagranie i siema. I dlaczego? I dlaczego mówi przepis? Bo co innego wygwizdać sędziego i wyzywać sędzia, to wiadomo kto. Najprościej. A co innego po meczu powiedzieć, słuchajcie, to była dobra decyzja, to była dobra decyzja i to była. Więc ja byłem teraz u tych sędziów, było 200 sędziów na tym spotkaniu w piątek pod Poznaniem. I ja mogę do każdego podejść i nie muszę się chować. I z większością nawet tych największych, tych sędziów topowych przebijam piątkę i nie mamy problemu między sobą. Okej, okay, wspomnieliśmy o sędziach, a czy zawodnicy czasami mają takie pretensje do ciebie, że podchodzą po meczu i mówią, tak, no daj spokój, no trochę przeginasz ostatnio. Przypominam sobie takie zdjęcie, chyba Wojtek Żaliński wrzucił na Twittera z Marcinem Januszem, kiedy napisałeś, że poprawnie, jeżeli mnie pamięć nie myli, że Janusza czytają jak książkę, po czym Marcin wykonał taki gest otwieranej książki i z Wojtkiem Żalińskim zrobili sobie zdjęcie. No. Czy ty dostajesz w takich sytuacjach po nosie, czy jednak uważasz, a dobrze, no, jedziemy dalej? Powiem ci, że jedna sprawa to była taka, że, bo to chodziło o Gladera chyba w Pucharze Polskim, że dobrze pamiętam. Tak, tak, tak. I Glady czytał go jak otwartą książkę i ja zgadałem z Januszem. Janusz powiedział, trenerze, no czytał mnie, robił wszystko. Oczywiście, to była forma, ja mi się nawet podobał ten żart. Ale powiem ci, że ja rozmawiałem z Januszem, bo on do mnie zadzwonił. Zapytał się tylko, jak ja to odebrałem. Ja powiedziałem Januszowi, to był naprawdę fajny dowcip. Nie mam... Oczywiście... Jeżeli pracujesz na takiej zasadzie, że tobie nie zależy, czy ktoś będzie twoim kolegą, czy nie będzie twoim kolegą, bo ja naprawdę nie mam, nie walczę o to, żeby 25-latek mówił o mnie dobrze czy źle, który teraz gra w siatkówkę. Wolę, nie walczę. Póki nie jest twoim zawodnikiem. No, ale chodzi o to, żeby mojej pracy obecnej. Nie walczę o to, żeby mnie specjalnie lubił. I nie odczułem jakiegoś ani razu, żeby ktokolwiek z zawodników miał do mnie jakiekolwiek pretensje, bo jeżeli jak ktoś gra słabo, to też jest klasa zawodnika, bo jak ja powiem, że na przykład Kurek mi się coś nie podobał, to jestem przekonany, że Kurek powie, faktycznie mogę zagrać lepiej, albo coś zrobiłem źle, bo to też zależy od klasy zawodnika. Oczywiście, jeżeli pochwalisz, a to też jest ciekawa sprawa w tej pracy, którą zauważyłem dopiero tak po jakimś czasie, że możesz
9 razy powiedzieć, że fantastyczne zagranie, a za 10 powiedz, schrzanił tego seta, podjął złe decyzje i już jesteś wróg numer jeden. No tak, tak, no, jest, tak, ale to tak funkcjonuje. Sportowcy są, większość powiedzmy, nie lubi krytyki, ale oczywiście kto lubi, nie ma gościa, który lubi krytykę. Kwestia jest tylko taka, jak to odbierzesz to. Jestem w stanie, chociaż doceniam wielkich zawodników, jak Barta Kurtka, czy Asię Wołosz. O, mówię o topie na światowym, ale jestem w stanie powiedzieć, słuchajcie, to była rewelacja, a to mogłoby być lepiej. Tylko ja wczorajszej, co kręciliśmy prawdę siatki, ja mówię, słuchajcie, teraz jak ja oceniam, to ja oceniam po meczu. A po meczu to jest łatwe ocenianie, bo to już się wydarzyło, to już można było zrobić co innego. Pracując 10 lat na ławce, ty masz 24-24 i nie wiesz, czy to będzie dobre, czy to będzie złe. Czasami strzelisz, później ubierzesz to jako, wiesz, wielka taktyka, prawda, jest taka, że to trochę jest akcja pod tytułem desperacji albo szukania, nie wiem, jak ocenianie Muserskiego na ataku na igrzyskach albo Śliwki w Zawierciu. To są sytuacje, to nie jest coś genialnego, a to jest ubrany w jakiś genialny ruch, to po prostu jest akt szukania jakiegokolwiek rozwiązania, które akurat trafi. No czasami jest to akt desperacji, tak jak w przypadku Muserskiego, prawda? A z tego później robimy, że to było genialne, przemyślane zagranie. Ja to wiem, bo ja to prowadziłem zespoł i wiem o tym, co jest fajnego, mądrego, przestawianie ustawień, kombinacji, które trener sobie na przykład buduje, a co innego czasami przypadkowe zagrania. No. Jest pytanie od Artura Syca z Twittera. Dlaczego w swojej wiedzy nie potrafiłeś przekazać drużyną, które prowadziłeś, a teraz nią tak bardzo epatujesz, że wytykasz się lekarzom i trenerom błędy? Ja się zapytam Artura, to kto mógłby pracować w telewizji z trenerów, którzy pracowali, poza Rezendę, który miałby prawo ocenić kogokolwiek innego? Mówimy o byłych trenerach, którzy już nie pracują. Dodaj mi jeszcze nazwisko poza Rezendę, który według Artura miałby do tego prawo. Musiałbym się zastanowić. No nie, bo to jeżeli będziemy w kategoriach takich, że jeżeli dużo zdobyłeś i masz prawo coś, no to jest poza Rezendę, ja nie widzę innego. Mistrz olimpijski, mistrz świata. Ja na halę wszedłem prawdopodobnie dużo wcześniej niż Artur w ogóle był w planach przez rodziców. Ja już na hali siedziałem, mając 10 lat pierwszy trening, mając 17 lat debiut w ekstraklasie, więc ja na tej hali przesiedziałem trochę, więc ja mam prawo ocenić kogokolwiek, bo byłem i zawodnikiem, i trenerem, i liznąłem duże siatkówki, liznąłem też trochę, no trochę dołu, więc poznałem naprawdę całe spektrum, cały wachlarz, więc uważam, że mam prawo. Odnośnie tego, czy nie przekazywałem. 10 lat pracowałem jako pierwszy trener i teraz siodąc na spokojnie, uważam, że 2 sezony miałem słabe i 2 z 10, 2, które zrobiłem źle. Pierwszy sezon Bydgoszczy mój, gdzie po Warszawie chciałem udowodnić, że nie powinienem zostać odsunięty od Warszawy, bo 5 lat, wiesz, walczyliśmy sami ze sobą, jakieś pieniądze pojawiły i już nie byłem potrzebny, miałem to zadrę w sobie. Ale chciałem to udowodnić i przesadziłem. Przesadziłem z pracą, przesadziłem z oczekiwaniami, przesadziłem z presją na chłopakach. Jeszcze kupiłem rozgrywacza, który w ogóle nie był przygotowany do jakiejkolwiek presji. I to był mój sezon, który uważam, że zrobiłem źle. I sezon ostatni z Radomiem, gdzie nie potrafiłem tego odciąć zespołu od otoczki, bo ta otoczka, która teraz trochę jest naprawiana przez gumę, trochę tutaj nie pomagała i Prykowi, i trochę mnie, i Nawrockiemu, generalnie to wiesz, ale też to jest moja, wziąłem na siebie, spotkałem się z kibicami, powiedziałem, słuchajcie, no powinniśmy być wyżej niż to miejsce, mimo nawet tych wszystkich problemów, które mieliśmy. 8 sezonów i mówimy tak, że spadłem z ligi, ja żałuję tego sezonu z Będzina, że ja w grudniu nie poszedłem, bo ja w grudniu już szedłem do prezesa, żeby zwolnić się, bo wtedy, kiedy mieliśmy tego Kanadyjczyka, co nam przyjechał i wyjechał, bo się okazało, że niezapłacony certyfikat, i on siedział u nas przez tam 4 tygodnie, 2 tygodnie jeszcze w kwarantannie się pakował, bo wtedy jak przyjechał, od razu się trafił do kwarantanny, gdzie już nie mieliśmy na nic zupełnie tam w Będzinie pieniędzy, gdzie już tych zaległości było już w ileś tam miesięcy, bo tam ja chyba 10 zrobiłem rekordu, więc to był taki sezon, gdzie ja żałuję, trochę żałuję, tylko z drugiej strony tak, masz grudzień, ze sztabem mówię, że taka mogę podjąć decyzja, no ale to się posypiemy zupełnie. Z drugiej strony jeszcze można trochę powalczyć, z innej strony mówisz tak, no masz zaległości mnóstwo, w siatkówce jednak jest tak, że
nie jest tak w piłce nożnej, to już wielokrotnie apelowaliśmy, żeby to zmienić, ale to ciężko przejść, że jeżeli klub ci nie płaci, to wciąż klub ci jest winny z kontrakt. To nie tak, że jak ty powiesz, że odchodzisz, to on ci już nie jest winny. To, No co tak, oczywiście. jeżeli w piłce nożnej zrywasz kontrakt za Tak, niepłacenie tak, czegoś, tak. to wciąż jesteś winny. Więc ja mówię, kurde, w grudniu mówię, co, pójdę teraz, ja teraz znajdę pracę, wiesz, muszę przesiedzieć, nie mając pieniędzy przez ostatnie 6 miesięcy, plus jeszcze sztab mówi, słuchaj, no musimy to jakoś powalczyć, ja się zdecydowałem zostać, a myślę, że powinienem wtedy, lepszym rozwiązaniem było wtedy po prostu zrezygnowanie. I ja nie poczuwam się absolutnie do winy za spadek w tym sezonie, a nawet powiem, że ten sezon wcześniejszy z Będzinem uważam, że bardzo dobry, że wyciśnięte było maksa z tego zespołu. Więc naprawdę, na 8 sezonów 2 mam takie, że powiem, wstaję i mówię, spieprzyłem. Ale weźmy pod uwagę na przykład Fergusona. Nie wiem, 25 lat był w Manchesterze, plus minus, 27. No 27 tak, plus minus. zdobytych 3-4 mistrzostwa w trakcie. Strzelam, ale gdzieś jest, powiedzmy, to nie jest ciąg sukcesów, tylko raz na jakiś czas i duży sukces. W Polsce, jakbyś wygrał mistrzostwo następnego sezonu, robisz trzecie miejsce i już się nie znasz na robocie. Winiar, Zawiercie jest trzecie, następny sezon jest czwarte i oznacza, że Winiar już się nie zna na siatkówce, bo już tak, już tak było jechane. De Giorgi, który z nami w kadrze spieprzył mistrzostwa Europy, on teoretycznie w Polsce nie miał prawa już dostać roboty w ogóle nigdy w życiu, a się okazuje jednym z najlepszych trenerów świata. Tak jest w sporcie, tylko że u nas my po prostu dobijamy. Czy nie przekazywałem? Myślę, że jakbyśmy usiedli i zobaczyli sobie zawodników, z którymi pracowałem i czy grali lepiej, czy gorzej w sezonie, to raczej bym był na plusie niż na minusie, więc nie sądzę, żeby takie złośliwości Artura miały podstawy przede wszystkim. Podstawy, bo to można w ten sposób usiąść. Oczywiście wiele błędów popełniłem, ale też nie można mi zarzucić, że wiesz, 10 lat... Pokaż mi trenera, który pracuje 10 lat plus lidze. Andrzej Kowal chyba był 9 i to był rekord. Anastazji chyba z 8. Nie ma plus w historii plus ligi trenera, który pracuje 10 lat. I to z rzędu. I dlatego można mnie zarzucać wiele rzeczy. Ja sam przyjmuję na klatę, sam jestem swoim krytykiem dużym, ale wiesz co, ale nie przesadzajmy trochę. Trochę się zezłościłeś chyba. Nie, wiesz co, nie chciałem po prostu wytłumaczyć moje stanowisko, bo wiesz co, bo jak będę miał 60 lat, powiem coś, a jakiś gówniarz powie, a on spadł z ligi z Będzinem, co on się nadaje. Wiesz, to jest trochę takie... Wiem. No kurde, no sorry. No, uważam, że spieprzyłem Bydgoszcz pierwszy sezon, bo w drugim sezonie utrzymaliśmy się spokojnie, mimo tego też ogromnych problemów, ale fajnie graliśmy i z Widniedo, i z Kowaczewiczem, i z Filipiakiem, i z Lipińskim, gdzie później jak patrzę, Filipiak idzie do Bełchatowa, czy do Gdańska, Lipiński gdzieś idzie do Lubina, patrzysz na tych chłopaków, którymi pracowałeś, oni rosną, oczywiście, często była z nimi kosa, ale widzisz, że się chłopaki rozwijają i to samo było po Będzinie, po pierwszym sezonie. Myślałem, że jesteśmy w dobrym miejscu, bo tam była dobra praca, a się wszystko posypało, ale nie dam sobie wmówić, że tam ten sezon spadku to jest moja i tylko i może nie moja wina. Okej, okay, Kuba, dostaniesz ofertę z Plus Ligi od klubu X, ale musisz zrezygnować z Polsatu. Co wybierasz? Nie ma szans. Nie ma szans, żebyś wrócił do Plus Ligi? Tak. Ale to już nie chciałbyś w ogóle się teraz, czy inaczej, nie chciałbyś w ogóle już być trenerem w przyszłości? Nie wiem, jak się życie potoczy. Okej. Okay. Bo wiesz, bo to siedzieć sobie teraz wieczorkiem i gadać i wiesz, opowiadać, co będzie za 10 lat. Nie wiem, ciężko by to powiedzieć, ale uścisnąłem nie dłoń. Nie czujesz głodu, żeby wrócić Absolutnie. w tym momencie. Jestem w siatkówce cały czas, jestem tam, gdzie lubię. Tylko wiesz, z innej strony. Poza tym usiadłem z moim szefem i ustaliliśmy, że idziemy w jedną stronę, więc ja nie widzę możliwości, żeby coś tutaj, wiesz, czekać na telefon. Tak wiesz, mówiąc, była propozycja, ale nawet nie na trenerkę, ale była propozycja z Plus Ligi, ale powiedziałem od razu, że sorry, ale to jest, no nie ma takiej możliwości. A skąd? Powiesz? Nie, bo to była prywatna rozmowa z właścicielem. Ale chodzi o to, że była możliwość powrotu może na inną funkcję, ale mówię nie, po prostu idziemy w jedną stronę, a poza tym ja naprawdę pracuję wśród ciekawych, dobrych ludzi i nie wiem, dlaczego miałbym to zmieniać. Rozumiem. Czy
Czy możesz powiedzieć, co z perspektywy czasu, rozszerzyć troszeczkę swoją wypowiedź a propos poprzedniego pytania, co tak naprawdę w Radomiu nie zagrało? Czy ta presja tego pierwszego zwycięstwa w nowej hali była aż tak ogromna, że to wszystko gdzieś tam gniotło chłopaków od wewnątrz? Wiesz, to jest złożony temat, bo tu troszkę tutaj trzeba było. Ja wiesz, inaczej, może ja przegadałem trochę z Robertem, którego te parę godzin ostrzegał mnie przed paroma rzeczami. Trochę starałem, myślałem, że trochę z innej strony, jak podejdę, może mi się to uda, nie udało mi się. Wiesz, to presja to nie to tyle, co presja. Słuchaj, no jedziesz do Kędzierzyna, wygrywasz za 3 punkty, przyjeżdża do ciebie Lubin, prowadzisz 2-0 w setach, w jednym secie do 14. I nagle ci łamie ten, gąsior ci wywala w bark, a wyskakuje mu bark, a chyba Kędzior rozwalony ma palec po drugim secie. I przegrywasz 3-2, gdzie masz przechodzącą na 3-2, gdzie Lehmann kiwa piłkę przechodzącą w drugą stronę. Nie, po prostu coś poskładało się źle, troszkę nie potrafiłem zamknąć tego zespołu z boku, bo wiesz, tam zaczęła się już być walka, zrzucanie odpowiedzialności, już zaczyna być ocena, wiesz, jak cię zaczynają cię już tam podszczypywać ludzie, którzy, wiesz, oceniają twoją pracę, ludzie, którzy, nie wiem, handlują częściami samochodowymi, a on ci mówi, czy to przygotowanie fizyczne jest dobre, czy złe. No i to, trochę nie byłem w stanie trochę tego zespołu odciąć i też trochę w to wpadłem. Niezadowolony jestem, bo po tym sezonie naprawdę bardzo chciałem wrócić do Radomia, bo po 2 latach pracy w Sosnowcu, gdzie mieszkałem sam, wrócić do rodziny, pracować w klubie, z którego może nie wyszedłem, ale mam jakiś sentyment, znam tu ludzi, znam tu pół miasta i mi się nie udało po prostu. I dlatego mówię, to był ten sezon, którego żałuję, bo mogłem tu zrobić wiele rzeczy lepiej. A czy oni naprawdę nie pożegnali cię oficjalnie na, no, chociażby social mediach, i czy było jakieś takie wewnątrz prywatne pożegnanie, uścisk dłoni, czy nie? Bo tam widziałem, że to taka mała wrzuta, zresztą ze screena, który mi podebrałeś, jak Piotrka Łukasika pożegnano oficjalnie na stronie tak, klubu i na Facebooku, a Piotrek tylko napisał, no dziękuję uprzejmie, tak, pozdrawiam. Dziękuję za informację. Nie uścisnęliśmy sobie dłoni niestety, szkoda, bo jesteśmy do samego miasta. Ale za to, zanim Paweł Zagumny przejął tą pracę, rozmawialiśmy przez 2 godziny i starałem się powiedzieć Pawłowi, z czym się będzie mierzył i gdzie może znaleźć problemy i jak moim zdaniem może to rozwiązać. Dlatego to nie ma żadnej zadry, po prostu Pawłowi życzę jak najlepiej, Czarny życzę jak najlepiej, ale ta cała akcja na zakończenie sezonu, kiedy myśmy sobie sami zakończyli sezon jako zawodnicy, wiesz, u Kadzia w knajpie, jako w kolację z rodzinami, wiesz, w sensie takim pożegnalnym, no wiesz, ale to słuchaj, nie oczekiwałem wiele i wiele nie dostałem, więc nie ma tam tematu. Radom jest w dobrych rękach w tej chwili, Paweł Zagumny przejął stery jako prezes. I co, życzę Pawłowi, bo Paweł też, to jest jego druga robota, no wiadomo, że w Warszawie trochę inaczej to wyglądało, wiesz, czym to się je. Już widzę, jakie tam pewne ruchy zrobił, czego ja mi się nie udało na przykład jako trener w całej organizacji zrobić, on już zaczyna coś tam działać. Oczywiście strata Ceradu będzie bolesna troszkę, bo wiadomo, że to finansowo jest gdzieś tam powiedzmy drugi zespół od końca, trzeci od końca, ale naprawdę życzę szczerze, a to nie jak się tam wie, że tobie mówię coś, tylko po prostu ja siedzę w Radomiu teraz na hale, stąd mam 3 kilometry, ale rozstaliśmy się źle, bardzo źle nawet, ale z drugiej strony życzę jak najlepiej. Rozumiem. Czy ty teraz z perspektywy czasu jesteś w stanie już rozmawiać o tym, co się stało w MKS-ie Będzin? Ja ci powiem, wiesz co, jestem w stanie to mówić, tylko że wychodząc tam, przejął Stery Kowal, taki facet z miasta, w sensie samorządowiec, który jest prezesem klubu. Robi to wyśmienicie. Klub jest wypłacalny, klub jest poukładany, klub ma piękną halę. Szkoda, bo klub jest najbogatszy w pierwszej lidze i nie wchodzi dwa razy z rzędu do ligi. To nie jest problem prezesa, bo prezes robi wszystko, żeby miał jak najlepiej. Odchodząc z klubu, ja w ogóle siedzieliśmy 3 miesiące z prezesem, żeby ja tłumaczyłem mu, gdzie jest
siatkówkę i w ogóle organizację. Pojechaliśmy nawet do Warszawy, do Plus Ligi rozmawiać, bo to był człowiek, który chciał bardzo dobrze i chce bardzo dobrze, ale jeszcze wtedy nie wiedział o siatkówce za dużo. Ale na sam koniec, kiedy ja miałem ochotę, wiesz, wyżygać mnóstwo rzeczy, usiedliśmy i powiedzieliśmy, jaki to już ma teraz sens. Ważne, żeby klub, ważniejsze jest to, żeby klub zamknął problemy, żeby klub stał się wiarygodny, bo on na to zasługuje, ci ludzie tam zasługują na to, bo naprawdę tam super ludzi spotkałem, poznałem, do których trzymam kontakt z kibiców, w ogóle ludzi tam z Będzina, z Sosnowca. Utrzymujemy cały czas kontakt, to nie tak, że jak spadliśmy z ligi, to wiesz, jakaś kosa jest. Po prostu było, jak było. No tak. Ja doszedłem też do wniosku, że zamknąć to, zamknąć, zakopać ten temat, bo w pewnym momencie ten klub nie miał prawa być w Plus Lidze, taka była prawda, ale był, spadł z ligi, mam nadzieję, że szybko wróci, bo to jest super miejsce do siatkówki, naprawdę. Tam jak Plus Liga by wjechała, to tam jest pełna hala na każdym meczu i ze świetnym dopingiem, a klub naprawdę jest dobrze zorganizowany, więc jeżeli mamy mówić o Będzinie, to mówmy o Będzinie aktualnym, o porządnym klubie, który jeżeli coś obiecuje, czy coś podpisuje, to spełnia, gdzie wchodzisz do szatni, wchodzisz na siłownię, masz wszystko przygotowane, nic, trenerzy czy nie muszą się o nic martwić i ja wolę myśleć w ten sposób o Będzinie, a tamto, nie, mam nadzieję, wiesz co, bo teraz przeżywaliśmy bardzo Legionowie, no myśmy przetrwali, bo to generalnie bardzo zbliżony taki był, wiesz, sytuacja była. No tak, ale Kuba, jeszcze przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale też sytuacja w Będzinie, no okej, była ciężka, ale ona też z dnia na dzień w sumie no, się nie pojawiła, prawda? No to nie było, nie wiem, organu powiedzmy zewnętrznego, inaczej wewnętrznego, ligowego PLS-u na przykład, który wszedłby tam i powiedział halo, halo, ale u was w skarbcu nie ma żadnej monety, jest pusto, jak wy chcecie funkcjonować? Nie było czegoś takiego? No ktoś przecież audytuje te kluby i ktoś daje, przyznaje im licencję do grania w lidze. Słuchaj, nie wiem do końca, jak to wtedy funkcjonowało, bo to było listy czystości, ja chyba nawet jednego listu nieczystości nie podpisałem. To miało wpływ, jak to kontrola wyglądała. Wiesz co, bo to było, już rozmawialiśmy na temat Legionowi i tego problemu z Legionowią. I ja rozumiem ligę, bo przyjechał Kamil Składowski czy Artur Popko do siódmej strefy i ja rozumiem, że oni mają przepis, że dla nich problemem jest decyzja sądu polubownego. Teraz troszkę inaczej, bo sygnałem jest niepodpisanie listów czystości. Wiem, jak te listy czystości czasami działają w lidze żeńskiej, bo musisz podpisać, bo inaczej nie dostaniesz, albo wiesz, coś w tym stylu, tam troszkę były, troszkę nie tak to powinno wyglądać. Listy czystości trochę pomagają. Nie funkcjonują tak we Francji, że wiesz, bo nie zapłacisz dwóch faktur i od razu masz punkty karne. Jest, liga też pomaga. Liga też nie może zamykać każdego klubu, wiesz, za 3 miesiące niezapłacenia, bo by zostały trzy. Bo i Gdańsk miał swoje problemy, Jastrzębie, Kędzierzyn przez swoje w historii miały problemy i no, jakby miejskie kluby dostają w styczniu najczęściej pieniądze i po prostu nadrabiają te wszystkie zaległości na początku roku. Nie wiem, jak to mogło tak do końca dojść. Wiem, że już jest wszystko w porządku, że naprawdę tych zaległości nie ma a jeżeli, powiedz co, bo to też jest tak, że jak ty budujesz klub po drugim sezonie, jak już przychodzi agent i mówi tak do Guni, idziemy do Lubina, nie zostajemy, pająka podpisanego wyciąga, z Potero jestem dogadany, a Potera jest w Rzeszowie, wszyscy uciekają, a ja zostaję sam, bo w tym drugim sezonie, wiesz, mamy jakieś plany na podpisanie zespołu, a nagle się okazuje, że nawet podpisane kontrakty są zrywane za niezapłacenie pieniędzy. I agenci już wiedzieli trochę, że tam jak to będzie więcej wyglądało. Musisz szukać zawodników, którzy z innych agencji, z których nie masz kwasu i ściągasz trzech Brazylijczyków, bo wiesz o tym, że no, nikt ci inny nie da zawodnika, bo tak to funkcjonowało w pewnym momencie. Czego jeden jest kontuzjowany i nie gra. Skontuzjowany i przyjechał kontuzjowany i nie może zagrać półtora seta, a on jeszcze chyba się sądził później z klubem. Tam też była jakaś jazda. Ona się nie zamknęła szybko, bo on przyjechał w ogóle z jakąś przepukliną, że jak pojechał na rezonans, to lekarz się za głowę złapał. On zaczął grać gdzieś po półtora roku, bo ja tam kontroluję tych zawodników, gdzieś tam lidze brazylijskie, wrócił po półtora roku, ale generalnie posypany przyjechał. A to był bardzo ważny zawodnik wtedy dla nas. Ale więc dlatego mówię, te procedury na pewno się polepszają w lidze i one są dużo inne niż 10-20 lat temu, to zmieniałeś nazwę klubu i wiesz, i mówiłeś, że tamten ma długi, a ty już nie. Bo to wtedy, wiesz, zamieniałeś i stwierdziłeś, że to nie ci, ale może dojdziemy do takiego schematu francuskiego, który jest bardzo rygorystyczny, bo tam są, wiesz, punkty karne, bez względu na to, czy jesteś klubem mocnym, czy niemocnym, masz wypłacić,
Tylko wiesz, z drugiej strony też w większości przypadków budżety są samorządowe i tam te samorządowe pieniądze są Właśnie. najbezpieczniejsze, najpewniejsze. Ciężka sytuacja, żeby ominąć w zupełności sytuacje będzińskie czy legionowskie, ale w Bydgoszczy też myśmy, kurczę, tam też były. Ale to sport w Polsce naprawdę to nie jest, to jest ciężko, żeby było, wiesz, dziesiątego na koncie. Czasami będą obsuwy, kwestia jest tylko skąd się biorą i czy jest szansa je wyciągnąć, wiesz, później i to poregulować. Jeszcze inna sytuacja była w Bełchatowie w ubiegłym sezonie, bo tam pieniądze, jak się okazuje, były, ale ponieważ politycznie trochę na górze się ludzie kopali, zawodnicy dostawali rykoszetem, a niestety nie dostawali pieniędzy na konto, przez co też na pewno to, zresztą Bieniu też rozmawiał ze mną na ten temat, to naprawdę kiepsko to wyglądało. No i w tym momencie też. Klub jest wypłacalny przed sezonem, wszystko jest w porządku. Dajmy na to, są te listy czystości, no ale w międzyczasie jest plemienna wojna na górze, u prezesa w biurze i, no i jak można reagować w takich sytuacjach? Słuchaj, ja już nauczony troszeczkę doświadczeniem odnośnie winy, niewiny. Ja nie chcę się wypowiedzieć na temat skry. Wydaje mi się, że my się dowiemy za jakiś, może nie jutro, może nie za rok, ale tam, bo to tak łatwo, wiesz, łatwo przerzucić, kto jest winny, kto niewinny. W sensie wskazać palcem, Tak. skąd się to wzięło, a myślę, że to wyjdzie za jakiś czas, co tam się wydarzyło. Ale widzisz, no taki klub, który jest naprawdę bardzo bogaty, jest w stanie mieć problemy i grać źle, a z drugiej strony i wtedy też, i wszyscy wytłumaczeni. Jak miałem trzecie miejsce od końca z Bydgoszczą, a bardzo zbliżone sytuacje były, no to wtedy już była ocena inna. No, kwestia, wiesz, kwestia oceny, ale na dzisiaj masz tyle zespołów, że ja nie wiem, czy dwa miały tam problemy trochę z płatnością. Naprawdę to się bardzo zmienia i bardzo się zmienia w dobrą stronę. Może u dziewczyn. No dziewczyn teraz może gorzej jest niż u chłopaków, ale też chyba idzie w dobrą stronę. Kuba, pytanie jest takie. Czy twoim zdaniem zagraniczni trenerzy są lepiej traktowani przez prezesów klubów niż Polacy? Wiesz co, nie wiem do końca tak. Ja nie odczułem tego na sobie nigdy, że wiesz, jak weźmiesz trenera obcokrajowca, to wtedy będzie lepiej, bo on będzie mówił po włosku. Ja tego nie odczułem na sobie. A z drugiej strony łatwiej prezesowi zatrudnić obcokrajowca i później powiedzieć, no słuchaj, po 6 miesiącach, no wiesz, wyrzucić go i zwolnić, bo my się, bo my są, ja raczej dzielę trenerów na dobrych i na słabszych. Byli trenerzy włoscy, którzy by tutaj przyjechali, nie rozpakowali się, już wracali do siebie. Byli trenerzy, którzy byli świetni, moim zdaniem, ale ja tego nie odczułem jakiegoś innego traktowania i odczuwam inne traktowanie w Europie. Bo jeżeli my nie mamy w ogóle żadnego, moim zdaniem nie mamy należnego nam szacunku w Europie. Bo jeżeli ty prowadzisz przez 10 lat, czy przez 8, 7 lat zespół plus ligi, to znaczy, że jesteś przygotowany na najtrudniejszą prawie ligę, naprawdę na ciężką robotę ze świetnymi zawodnikami, ale do Fran do może nie do Włoch, bo Włosi zamknęli sobie rynek tak, żeby przypadkiem nie wpuszczać, tajemniej wpuszczać obcokrajowców, ale to jest federacja i trenerzy. Oni nie chcą wpuszczać obcokrajowców. Vital musiał o te Włochy walczyć przez 5 sezonów, czy 10 sezonów, zostać mistrzem świata, żeby dostać w ogóle taką ofertę, żeby w ogóle trafić do Ligi Włoskiej, ale jest I nie dograł mnóstwo. jednego sezonu. No i nie dograł, wiesz. A później mnóstwo trenerów z Bałkanów, za którymi idą zawodnicy, dużo akcji menadżerskich jest. Ja uważam, a popatrz na przykład na Mieszko Gogola, który trafia do Japonii, ale musi trafić przez Łotwę, musi zrobić, Tak. bo dla trenera plusligowego Przesadę. prowadzi kadry Łotwy, to nie jest prestiż. Jeżeli prowadzisz plusligę, jakikolwiek klub przez ileś sezonów, nie jest dla ciebie prestiżem prowadzenie kadry Łotwy w srebrnej lidze, gdzie jest ta półamatorska. Ale musisz to zrobić, żeby pokazać na świat. To jest jakiś dla mnie problem. Andrzej Kowal, który jakby zrobił mistrzostwo w Rzeszowie i prowadził Rzeszów do sukcesów, to dla ciebie powinny być otwarte drogi do dobrego tureckiego klubu, do bogatego greckiego, do dobrego francuskiego. Chociaż Francuzi też się zamknęli, bo oni też musisz po francusku gadać. A my, jakbyśmy zrobili te same przepisy w Polsce, co Francuzi, to by u nas pracował Stefan Antiga. Tak, I tyle. i tyle, i I tyle, tyle. tak. Bo sobie takie przepisy wprowadzili. Uważam, że dużo więcej trenerzy polscy umieją,
Tylko my też potrafimy, to co mówię na początku, zgnoić jak najszybciej. Jedna porażka, jedno pośliznięcie się i od razu jesteś skopany. Słuchaj, to już jest problem całości, mamy taki styl, no my mamy mało szacunku. Idź na dzieciaki, zobacz sobie piłkę nożną, ośmiolatkowie jak trenują, jak się rodzic odzywa do trenera, czy trener do sędziego. Mamy problem z szacunkiem, no ale to już jest inna sprawa. One trenując na Bronowiance Ligę Amatorską w Krakowie, są takie ogromne banery właśnie tam z dzieciakami, które grają i są takie cztery powiedzmy zasady, że tu grają dzieci, okaż szacunek i tak dalej. Coś, co w zasadzie tego nie powinniśmy przypominać, bo to powinno wychodzić tak jakby naturalnie. No jeżeli dzieciaki grają, no to one mają przede wszystkim mieć z tego frajdę. Nie chodzi o to, żeby zgnoić sędziego, że nie zagwizdał spalonego, czy coś w tym stylu, prawda? Oczywiście wynik sportowy też jest ważny i rywalizacja i poznawanie ludzi przez sport, natomiast no, jakby nie patrzeć, to jest dalej sport młodzieżowy, prawda? Ale popatrz, jak przyjeżdżają do siebie Australijczycy, Amerykanie, Kanadyjczycy, oczywiście znają się różni ludzie, nie wiadomo, ale oni też są, oni są tak nauczeni, że ty siadasz z nimi do rozmowy, jesteś jego partnerem i jemu nie przyjdzie do głowy, że powiedzieć, że ty dupa jesteś i nie znasz i w ogóle jako zawodnik. Szacunek trenera jest, oni już wiedzą o co chodzi. Masz trenerów NBA, który musi przegrać 5 sezonów, żeby on nie dostał jakiejś kolejnej pracy. Tam nie ma zwolnień w trakcie sezonu, tam zawodnik wie o tym, że on najpierw odpowiada, a później trener. U nas jest troszkę inaczej, ale to już jest, wiesz, to jest takie, ja ani się nie żalę, tak jest po prostu, no to jest tak po prostu jest, że u nas najpierw będzie trener odpowiadał, później, wiesz, agent za chwilę przyjedzie i powie, że moi zawodnicy mówili, żebyśmy zmienili trenera, co u mnie się też zdarzyło, że moi zawodnicy mówią, żeby zmienić trenera, a i akurat mamy jednego tutaj na propozycję. Tak jest, no tak jest, ja się nie żalę, ale no po prostu, no takie życie. Chociaż my akurat między sobą jakoś funkcjonujemy, trenerzy polscy, no ale my się tak nie, wiesz co, my jakoś jeszcze nie spieramy się tak jak Włosi, bo Włosi się spierają, jak na przykład zrobisz sukces w jakimś klubie europejskim i idzie gdziekolwiek, to ten Włoch poleca już swojego kumpla Włocha, który przywozi ze sobą asystenta, fizjoterapeutę, trenera tak, przygotowania. Tak, cały sztab. My jeszcze powinniśmy się może bardziej wspierać, w sensie takim, że ja się mogę pokłócić z którymś z trenerów, możemy się lubić, nie lubić, ale ciężko mi powiedzieć, znaczy wiesz, niektórym się lubię bardzo, czy z Pawłem Ruskiem, czy z Plińskim, czy z Winiarem, ale ci trenerzy, czy popatrz, Pliński, Rusek, Winiarski, my możemy ich wysłać do Włoch. Spokojnie do zespołu możemy ich wysłać. Oczywiście nie wiadomo, jakby było funkcjonowali w Piacenzie, gdzie masz obok siebie, wiesz, kontrakty po 400-500 tysięcy euro. No tak, tak, tak. Ale generalnie nie bałbym się wysłać trenera polskiego do Ligi Włoskiej. Przygotowanie merytoryczne, prowadzenie treningów, planowanie, prowadzenie meczów. Naprawdę nie wstydziłbym się, nie bałbym się trenera polskiego tam wysłać. Kuba, też wspominałeś o tym, że właśnie pojawiały się w trakcie trwania twojej kariery trenerskiej sytuacji, gdzie pojawiali się menadżerzy, którzy już sugerowali, że jak zmiana trenera, to my tutaj już mamy takie mamy parę osób chętnych. W ilu klubach, w których byłeś, miałeś tak naprawdę pełną autonomię władzy, co i jak robimy, kogo sprowadzamy, czy ile było nacisków właśnie ze strony chociażby menadżerów, że ten będzie grał, u ciebie i tak to będzie wyglądało. A tego masz jeszcze w pakiecie. Moim zdaniem jest to bardzo wyolbrzymiona sprawa, bo ja często słyszę od zawodników, którzy na przykład, czy od rodziców, czy wiesz, dziewczyn, żon czasami, że ktoś nie dostaje do Plus Ligi, to jest akcja, to menadżerowie. To menadżerowie i albo ten gra, albo ten nie gra, to menadżerowie. Autonomię generalnie to miałem zawsze pod tytułem taką, siadamy do stołu, patrzymy ile mamy i co możemy. Nie zdarzały mi się pakiety, nigdy nie wszedłem w żadne pakiety pod tytułem weźmiesz tego zawodnika, dostaniesz tego. Czy pod tym, nie zdarzyło mi się przez 10 lat. Nie zdarzyło mi się, żeby agent stwierdził, że tego ci nie dam, bo albo weź tego z mojej bandy, bo tamten jest słaby. Raczej chyba z tymi agentami, którymi pracowałem, nigdy do tej takiej sytuacji się nie zdarzyło. Z mojej perspektywy, ja wiem, że różne sytuacje się odbywają. Wpływ menadżerów na to, kto gra, kto nie gra, jest wyolbrzymiony. Bo ja nie widzę sytuacji takiej, żeby... Oczywiście każdy menadżer będzie walczył o swojego zawodnika, żeby miał najlepsze warunki. To jest normalne.
Tak pracują agenci. Agenci pracują po to, żeby jego zawodnik miał jak najlepiej. Proste. Ale nie zdarza mi się sytuacja, żeby agent mówił, a ten gra, albo ten nie gra, ten by lepiej. Raczej to, jeżeli coś, to już za plecami, bo tam, a nie raczej bezpośrednio w twarz, czy jakieś takie próby wymuszania, czy my ci powiemy, jak to zrobić, bo ty się mylisz, a ja wiem lepiej. Nie, nie, tak nie było. Jeżeli chodzi o transfery, praktycznie zawsze miałem, to ja decydowałem o transferach. No może 2-3 przez te 10 lat to było tak, że prezes powiedział przez przypadek, że ten zawodnik musi być, bo coś tam. To może były dwa przypadki. Okej. Takie, że ja nie chciałem, a prezes mówi, Kuba, no musisz ugiąć, wiesz, głowę. Ale to nie byli zawodnicy istotni jacyś specjalnie, ale po prostu musisz ugiąć głowę, załatwimy tego się inaczej, ale tu jest kontrakt podpisany. Okej. Na tej zasadzie. Na tej w porządku. Zasadzie. Kuba, 16 zespołowa plus liga powinna zostać zmniejszona? Wiesz co, ja się zastanawiam nad tym za każdym razem. Raz uważam, że tego jest za dużo, raz uważam, popatrz, jeszcze inaczej ci odpowiem. Zrzucasz, ile byłoby najlepiej? 12 plus szeroki playoff, moim zdaniem. 12, okej. Okay. Czyli zrzucasz 4, tak? Tak. I co na to pierwsze, zrzucasz, musisz rzucić 4 z pierwszej ligi, tak? No tak, Dobra, i teraz idąc w z tym pierwszej tokiem myślenia, no to no, tak. I teraz masz, w pierwszej lidze masz na przykład, nie wiem, strzelam, ja nie mówię jakie zespoły, ale Międzyrzecz, Kluczbork, Września, wiesz, chodzi mi o to, za kluby, które tam sobie potrafią zrobić ten 700-800 tysięcy budżetu i grać, ale musisz zrzucić 4, więc lecisz na dół, z drugiej ligi zrzucasz. Generalnie plus liga powiększona zasysa miejsca rzeczy, tak, oczywiście. I ośrodki. Jeżeli byśmy... Ja już powiem ci, jak ja się kłóciłem sam ze sobą, bo to już wielokrotnie odnośnie tych 16 drużyn. Jeżeli byśmy uregulowali, jeżeli uregulujemy tak jak teraz, uregulujemy sprawy kwalifikacji do Mistrzostw Świata Europy, te wszystkie kadrowe, czyli mamy jedną imprezę i jeżeli to zrobią na przykład w styczniu jedną imprezę i Ligę Narodów latem, gdzie ten czas po prostu dla regeneracji, dla spokoju, dla pojawi się dla, nagle w kalendarzu. Pojawi się miesiąc czasu takiego, że zamykasz się i nie dotykasz piłki, to my jesteśmy jako kraj siatkarski w stanie mieć 16 drużyn, bo pamiętajmy, że Plus Liga automatycznie dorzuca do tego woreczka z pieniędzmi w każdym mieście. Oczywiście, jakbyśmy zrobili w Katowicach mecze w Katowicach, a nie na Ruchu Chorzów, to byśmy mieli więcej. To każdy tych ośrodek, brakuje mi trochę Szczecina, ten Szczecin nam padł zupełnie, Wrocław jakby się jeszcze pojawił. Naprawdę, Sosnowiec! Sosnowiec jest, co ty Sosnowiec tam? Sosnowcu masz teraz Ligę Mistrzów, człowieku, miałeś Ligę Mistrzów. To. Miałem Ligę Mistrzów, jest Puchar CF, mój drogi. My jesteśmy takim pięknym miastem, że nawet nie potrzebujemy mieć swojej drużyny, żeby te wszystkie atrakcje do nas przyszły. Wysyłał mi Maciek Pawliński zdjęcia, bo on ma widok z okna na stadion, jak to wyglądało. Fantastycznie, z piorunami, rewelacja. Wydaje mi się, że stać nas jako kraj na 16 drużyn, na to, żeby mimo wszystko trzymać zawodników. Czasami problem się pojawia taki, że zawodnicy, którzy teraz są w szóstce, albo powiedzmy jest trzecim przyjmującym, 10 lat temu nie załapałby się do Plus Ligi, bo tej jakości nie mamy plus Polaków. Nie mamy. A może jakby zwiększyć liczbę obcokrajowców? No, to wtedy ciekawe, jakby się to, wiesz, bo to jest przepychanie się tak. Tłumaczyliśmy, że my mamy Mistrzostwo Świata, a Włosi nie mają, bo oni mają 4 obcokrajowców, ale oni teraz są najlepsi, bo mają młodych, a oni, wiesz jak to jest. Tak. Argument będzie działał w tej stronie. Ale też chciałem powiedzieć, bo też rozmawiałem z kilkoma trenerami plusligowymi, którzy powiedzieli, że no, w momencie, kiedy trzeba znaleźć czwartego przyjmującego, no to już lepiej wziąć gościa z zagranicy, ponieważ polscy przyjmujący tak windują ceny, że no, się budżety nie spinają. Rynek. Rynek, tak. A co byś powiedział na podział na grupy? Ja rozmawiałem z prezesami z tych biedniejszych klubów na temat, bo myśmy też chcieli ten program robić w mojej strefie odnośnie wiesz, tego zmniejszenia i tych grup, bo ja widziałem te propozycje, które zostały wycofane później podziału na grupy. Ja dostałem wyliczenie z jednego z klubów, wyliczenie ile klub straci, jeżeli nie przyjedzie do niego Zaksa, Jastrzębie, Rzeszów. I jest to już duży problem dla klubu, bo to już jest 2-3 razy na przykład zapełnienie hali. Nie wiem, taki Gdańsk, to już w ogóle są masę pieniędzy.
wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to zrobić, nawet jeżeli byśmy nawet tych czterech obcokrajowców, bo to byłoby oczywiście trochę, myślę, że Świder na to nie pójdzie, bo to będą się trzymać tych trzech, żeby tą jakość zwiększyć, ale po prostu uważam, że jako kraj stać nas na 16 drużyn, żeby oczywiście będziesz miał zawsze te dwie, ale pokaż mi ligę na świecie, której nie odstaje o dwie ostatnie drużyny, tam ostatnia drużyna nie odstaje. No tak się dzieje, no teraz wchodzi Norwid i ja nie widzę tego Norwida na razie, jakoś tam wiesz, w playoffie raczej go nie widzę, ale no jasne. Szkoda właśnie Będzina, Będzin stać było na plus ligę, ale no takie życie, no nie wygrało się. Bo playoff był skrócony o przynajmniej jedno spotkanie. Dlatego tak kategorycznie ja ci teraz nie powiem, że to jest dobre, a tak powinno być lepiej. Oczywiście mecz jeden w tygodniu byłby super, wiesz, i tylko jakby grali tylko sami ze sobą, a najlepiej tak by było zostawić sześć najlepszych i nie sobie grało między sobą, wtedy będzie jakość. Nie, to tak nie wygląda, ale myślę, że to nie jest najgorsze rozwiązanie, byleby tylko znaleźć miesiąc wolnego powiedzmy w tym maju czy czerwcu, żeby nic nie grać i nic się nie przygotowywać. No tak, no ale historia, którą no, powiedzmy żyjemy teraz, no pokazuje, że jednak tego miesiąca nie ma, prawda? No w zasadzie chłopaki wrócili z Mistrzostw Świata 2022, wlecieli w maszynkę do mielenia mięsa plus ligową i ja przyznam szczerze, z punktu widzenia kibica, tak przy siódmej kolejce to już miałem taki kryzys troszeczkę, żeby oglądać kolejne spotkania, mimo że siatkówkę też bardzo lubię, więc no... Tyle, myślę, głów, tyle pomysłów, jest tego naprawdę sporo. A co byś powiedział o challenge'u w odosobnieniu? To znaczy pojawił się taki pomysł, żeby challenge brany przez drużynę, żeby sędzia mógł podejść sobie sam do monitorka, jak do jakiegoś albo takiego mikropomieszczenia, bądź też za zasłonką, żeby kibice nie wywierali presji na sędzi. Co uważasz? Czy uważasz, że jest to w ogóle możliwe, czy raczej jest to... mrzonka i generalnie zostaniemy przy tym, co mamy. Wiesz, bo zaraz pojadę na Resowie, znowu się transparent pojawi, w ogóle wiesz, z namiotem, bo mi tam kibice obrzucają. Ja w ogóle od początku apelowałem, żeby ten ekran nie był pokazany dla całej trybuny, bo te 3-5 sekund sędzia powinien mieć sam ze sobą, a nie krzyki, zanim podejmie decyzję. To jest kwestia bardzo prosta. Widziałeś ten we włoskiej lidze. Tam po prostu jest głęboko ekran wsadzony i nic nie widać. No, ja jestem za tym, żeby schować ekran do momentu podjęcia decyzji przez sędziego. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że ludzie specjalnie kupują bilety, żeby widzieć challenge, bo dla nich to jest fajna. A jeszcze jak to w Jastrzębiu, czy w Gęzachcie też. Takie są, wiesz, realia tych trybun, że zanim sędzia to już pokazujesz do kamery. Tak. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest fajne, że to jest jakiś część widowiska, ale ja jestem za tym, żeby sędzia mimo wszystko tak w futbolu, no, on się zakrywa, on sam ze sobą jest i żeby decyzję podejmował bez presji, ale nie jest jakiś to wielki problem. Oczywiście wolałbym, żeby było tak, ale nie jest to problem ci wielki. Kuba, jutro gramy z Turcją ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Czy wygramy? Twoim zdaniem. Jakie mamy argumenty, żeby pokonać no, tę niesamowitą przede wszystkim chyba siłę ofensywną turecką? Karakut, Vargas. Mamy te argumenty, tylko na tych mistrzostwach te argumenty nie wykorzystujemy w jednym momencie. My mamy argumenty, ale jak nie jesteśmy w stanie wszystkich elementów i tych argumentów włożyć w jednego seta czy w jeden mecz i żeby one funkcjonowały na dłuższej perspektywie. I to jest problem i to jest argument za Turcją, że jest po prostu mocniejsza i my musimy, dziewczyny musiałyby zagrać, każda z nich musiałaby zagrać szlema, najlepszy swój mecz na tych mistrzostwach, ale nie tak, że jednego seta jedna, drugiego seta druga, trzeciego seta trzecia, tylko wszystkie naraz. Jeżeli to się wydarzy, to mamy szansę wygrać. Jeżeli to się nie wydarzy, to ten zespół turecki mimo wszystko jest bardzo, bardzo mocny, a w szczególności on jest mocny w swoim ataku. On ci nie da, on się przyciął dopiero jak chciał sobie powbijać trzeci mecz z Belgią, która trochę miała też dużo szczęścia, trochę zwariowały Turczynki, bo nie wiedziały, co się właściwie dzieje, dlaczego my nie wygrywamy do 16, ale to jest zupełnie inaczej przeciwko Belgii, a przeciwko zupełnie inaczej wyjdą dziewczyny na Polki i to w szczególności po takim meczu z Belgią. Zespół turecki uważam, że jest mocniejszy od naszego, i to nie ma co ukrywać, ale mamy szansę to wygrać, ale naprawdę to się wszystko musi poskładać w całość.
A twoim zdaniem powinniśmy jutro wyjść z Kasią Wenecką czy z Asią Wołoszu? Pojawiły się głosy, że grając Ligę Narodów z Kasią Wenecką, no jednak ten taki etap grania z zawodniczkami skrzydłowymi jest jednak dużo lepszy niż z Aśką, która no dołączyła do kadry troszeczkę później, jednak oczywiście też mamy świadomość tego, jaką klasową rozgrywającą jest no Joanna Wołosz. To by było w ogóle szaleństwo, gdybyśmy w ogóle wyszli z Wenecką. To było w ogóle szaleństwo, a nie wierzę w szaleństwo. Z drugiej strony też mam wrażenie, że troszkę Asia dostaje troszkę rykoszetem opinia na temat naszego grania jest spowodowana tego, że my w Lidze Narodowej graliśmy bardzo dobrze, a teraz gramy tylko dobrze. A dlaczego nie gramy bardzo dobrze? Bo jest Asia Wołosz, która nie pozwala nam grać bardzo dobrze. Nie, to tak nie funkcjonuje. Troszkę mamy inny styl grania. I to nie wygląda tak, że jak ja jestem sam ciekaw, jakbyśmy na przykład, czego nie możemy zrobić, a to jest fajne, zagrajmy jeszcze raz wszystkie mecze i zagrajmy wszystkie mecze z Wenecką, od początku do końca. I wtedy będziemy mądrzy i wtedy możemy zrobić, to powiedzieć, aha, to było lepiej, to było gorzej. Mają inne granie, inaczej funkcjonowały na boisku, wygraliśmy 5 meczów z 6, to gdzieś widziałeś mojego tweeta, no, przegnamy. Tak. 5 z 6 meczów wygrywamy. Jedyny co problem ja mam i mam z tym problem, to jest to, że my najsłabszy mecz gramy najważniejszy. Czyli najważniejszy mecz tych mistrzostw z Serbią, który widziałeś teraz drabinkę Holandii. Najłatwiejszy mecz, znaczy najtrudniejszy i najważniejszy mecz z Serbią gramy najsłabszy mecz. I to jest, i to wiesz, bo każdy inny, jakbyśmy grali słabo, to i tak byśmy wyciągnęli, nie dalibyśmy sobie tego wydrzeć. No. Z drugiej strony mówi się, że no, jeden mecz na turnieju gra się słabi. No to mam nadzieję, że to tak, był ten mecz. No tylko że teraz trafiamy faktycznie na Turcję. No, tylko ten mecz przerzucił nas na Turcję, Włochy w przyszłości, jeżeli przejdziemy Turczynki, bo znowu będzie problem. A tak. mecz z Serbią sprawiał, że wstajesz rano, się uśmiechasz, masz tęczę, masz słoneczko świeci, a tutaj masz chmury. No i to jest właśnie, to jest ta różnica. Wiesz co, za dużo moim zdaniem Asia dostaje po głowie i za dużo my... Co nagle się wydarzy? Że Asia będzie grała bez bloku wszystkim dziewczynom? Grały ten mecz, co one tak nie mogły kończyć? Z Belgijkami? Czy z nie, jeden na jeden, wiesz, jeden na jeden nieskończona, jeden na jeden nieskończona, jeden na jeden nieskończona. No co ona ma kończyć? Jeżeli ja mam jakieś pretensje, to ja mówię, i to właśnie chyba to jest to, co ja mówię o obiektywizmie swoim w studio. Jeżeli mi się nie podoba w danym meczu, to mówię, że mi się nie podobała w danym meczu, a nie martwię się, czy Asia to polubi, czy nie polubi. Po prostu chcę być uczciwy. Zagrała świetny mecz z Belgijkami, naprawdę bardzo dobry mecz, chyba najlepszy na boisku, a zagrała przeciętnie, a nawet nie podobało mi się w meczu z Serbią. Być może kwestia będzie szybkiej reakcji. Też Asia, to jest jej pierwszy duży turniej po dużej przerwie, po kontuzji. A też im dalej będzie w las, z jednej strony będzie to mogło lepiej funkcjonować, a z drugiej strony ona będzie miała w nogach już kolejne mecze. I też chyba oczekiwania, bo my jak, wiesz jak to my mówimy, jak mówimy Kozłowski rozgrywający ten Zawiercia, czy on teraz wraca, gdzie on zostaje w Zawierciu. Że mówimy Kozłowski doświadczony. My mamy tak, jak opisujemy, doświadczony Kozłowski, a mówimy Asia Wołosz jedna z najlepszych na świecie. Wiesz, my zanim ocenimy, już mówimy Asia Wołosz najlepsza na świecie. Najlepsza na świecie, no to powinna wystawać jedną ręką 8 metrów bez bloku. Duże oczekiwania, ale z drugiej, a jeszcze z innej strony, no musisz oczekiwać od najlepszej zawodniczki czegoś ekstra. No tak, dlatego jest ekstra. A ona musi sobie z tym żyć. Nie uważam, że to jest nasz problem, nie uważam, że nagle powinniśmy powiedzieć tak. A jeszcze inaczej, słuchaj, no w Lidze Narodów na poważnie, tak na 100%, Ligę Narodów wzięły Turczynki i Chinki, tak? Tak z pełnym składem od początku do końca. No i my oprócz Aśki. Tak. No mówię, my jako, że gramy o wszystko. Tak. Turcja w ogóle była poza zasięgiem. Chiny pokazały, że są bardzo mocne. My wykorzystywaliśmy te problemy. Tu gdzieś Turcję skubnęliśmy, tu gdzieś Chiny skubnęliśmy, tu Serbię skubnęliśmy, tutaj zrobiliśmy parę punktów. I my w pewnym momencie, mam wrażenie, że te oczekiwania strasznie u nas się napompowały. Z innej strony, no jeżeli wygrywasz, masz brązowy medal, to też oczekujesz medalu na mistrzostwach. No i koło się zamyka, ale gdzieś ten sufit jest tej drużyny, bo się zastanawiasz, gdzie jest sufit drużyny. No gdzieś jest, no. Mamy problem na lewym skrzydle, mamy trochę problem z przyjęciem zagrywki. Musimy często liczyć na Stysia, która będzie ma robić tam po 40 punktów meczu. No gdzieś ten nie sufit zawsze jest. Się uda. Dlatego mówię, Turcja ten sufit ma wyżej niż my.
bo to jest jako potencjał drużyny jest mocniejszy, ale wiesz, jak się wszystko poskłada, to się może, to może być niespodzianka. Okay. Chciałeś jeszcze coś dodać? Okej. Okay. A czy ty oczekujesz jakiegoś boomu na damską siatkówkę po tych mistrzostwach Europy? Daj Boże, gdyby się udało medal na przykład zdobyć? Chodzi ci boom pod tytułem więcej pieniędzy w lidze i więcej widzów? No więcej na przykład ma młodych dziewczyn zacząć się interesować tą dyscypliną sportu, zaczęją trenować. Pojawią się fani, więcej fanów w Tauron lidze, bo to z tym też różnie bywa. Słuchaj, no u facetów to zadziałało. No. Sukcesy kadrowe napędziły ligę i napędziły to zainteresowanie. U dziewczyn widzę jeden problem. Wiesz co, ostatnio sprawdzałem sobie to U21, które tam chyba 11 miejsce zrobiło. I ten wynik... Z Kubą Głuszakiem. I ten wynik potraktowany jest jako porażkę, ale to chyba Balcerzak mi podesłał, bo on nie ma nic innego, nie robi, tylko myśli o siatkówce, więcej ode mnie. Podesłał mi chyba 8 dziewczyn z tego rocznika na uniwersytetach w Stanach. Problem jest taki, że dziewczyny ze Szczyrku wyjeżdżają na uniwersytety, dostają stypendia, robią sobie studia i tego będzie coraz więcej u dziewczyn, bo nie wiem, czy wiesz, jaki tam schemat jest stypendiów sportowych. Tam musi być parytet a faceci mają, wiesz, hokej, koszykówkę, futbol amerykański i siatkówka jest tam piąta, a u dziewczyn ona jest pierwsza i każda uczelnia chce mieć stypendium, dlatego zasysają te dziewczyny i już popatrz, już masz 8 dziewczyn na uniwersytecie. Zobaczymy, jak będzie, jak one wrócą, bo one wrócą jako dobre siatkarki. Ewentualnie. I czy wrócą. Ale to może być problem młodzieżowy właśnie u dziewczyn. Bo w sumie ja też się zastanawiałem, czy swojego syna nie wysłać do Stanów. Może za rok pojedzie. Zobaczymy, przemyślimy sprawę, czy na stypendium gdzieś nie poszukać. Tak jak młoda Pawła Zagubnego wyjechała. Wiesz, nie dość, że trenujesz, to jeszcze masz przyjeżdżasz z papierem do dobrej uczelni. To może być problem, ale życzę tego, żeby był boom, życzę tego, żeby było więcej ludzi na trybunach, życzę tego, żeby było więcej dziewczyn na treningach. A Kuba, jak ty się zapatrujesz, jak to jest, że przyjechał obcy facet Stefano Lavarini i w zasadzie w 2 lata no, zrobił no, spory progres, jeżeli chodzi o dziewczyny, coś, czego nie, no, nie umiał, nie potrafił zrobić Jacek Nawrocki, jak myślisz, czegoś to wynika? Wiesz co, no Jacka chyba przeciągnęli współpracę, tam wiesz, tam popatrz, no, my mówimy o kwalifikacjach z Turcją i medal Mistrzostw Europy, które było tam, wiesz, tam było malutko. Czy to jest problem? Czy myśmy przegrali te kwalifikacje, przegraliśmy Mistrzostwa Europy? No przegraliśmy, ale też byliśmy blisko. Później zaczęły się kwasy, ale kwasy to w ogóle były dookoła, tam gierek było mnóstwo, tam wszystko, tam było w ogóle przeciągnięte. Moim zdaniem to powinno być przecięte wcześniej, bo zaczęły się być, wiesz, dookoła tak dużo gierek, że tam w siatkówce już było mniej, w siatkówce. Ja uważam, że to jest świetny trener przede wszystkim i nie ma dla mnie znaczenia, czy to jest Włoch, czy to jest Holender, czy inny Belg. Świetny trener, który trafił na bardzo dobry rocznik w siatkarsko. Trafił też, to też jest ciekawa sprawa. Wydawało mi się, zanim zacząłem się siatkówką w Polsacie bliżej zajmować, to ja nie interesowałem się tak bardzo żeńską siatkówką, w sensie takich, wiesz, tych szczegółów. Niuanse. Wydawało mi się właśnie, że ona jest dużo bardziej skomplikowana od męskiej, że tam na przykład Japonia gra inaczej, Chiny gra inaczej, że te zejścia, przejścia, wejścia, tych rozwiązań jest mnóstwo. To zresztą Kirali kiedyś powiedział właśnie, że w męskiej wszyscy grały tak samo, a żeńskiej tych różnych jest dużo więcej. A teraz dochodzę do wniosku, po roku oglądania wszystkiego, czego się da, komentowania, analizowania, że siatkówka żeńska jest prostsza od męskiej. Bo w siatkówce żeńskiej masz młota na prawej stronie, grasz, a jak nie masz, to nie grasz. Ale masz jeszcze te przecież z jednej nogi przesunięte z tyłu zagrania, to się też zupełnie inaczej w statystykach przecież opisuje, prawda? Ale sumując wszystkie zejścia, wejścia, przejścia, jak nie masz młota, to nie grasz. Wszystkie kadry, które grają na jakimś poziomie mocnym, mają łomot, a w szczególności łomot na prawej stronie, a na dodatek Turcja przeskoczyła, bo ma łomot i na lewej, i na prawej. Bo i ona teraz przeskoczyła. I teraz my mówimy, czy oni będą grali wyśmienicie, taktycznie, kombinacji. Nie, musisz mieć przełożenie. Dlatego ta siatkówka trochę mnie zaskakuje to uproszczeniem. I nagle patrzysz, że ma tak, Herbots ma na 120 ataków atakuje 60, Stysiak z Belgią atakuje 40 chyba razy, Boskowicz atakuje 50 razy w meczu. Tak jest przecież. Tak, atakuje 60 razy.
Vargas atakuje, chociaż ona, ja dzisiaj się przygotowywałem do studia oczywiście, ona ma, tylko że ona miała mniejszych przeciwników, mniej grała. No tak. Do tej pory Stysiak miała chyba 225 ataków. Czekaj, ja popatrz, bo mam to nawet. Stysiak, 223 ataki, 148 Vargas. No jest to duża różnica. No No tak, tak, bo tak. Vargas jeszcze ma Karakurt na lewej stronie i on, która No też zgadza się. swoje piłki. Która też musi zostać nakarmiona, no właśnie. Kuba, przejdźmy jeszcze na chwilkę do męskiej siatki, bo Mistrzostwa Europy już się rozpoczęły. Jedziemy z pięcioma przyjmującymi, trzema środkowymi. Ktoś mógłby powiedzieć, że to szaleństwo, ale zostaliśmy, a w zasadzie Nikola Grbić został zapewniony, że w razie gdyby pojawiła się jakaś kontuzja na środku siatki, to Mateusz Poręba jest gotowy do gry i będzie mógł wskoczyć na miejsce potencjalnie gościa, który kontuzji doznał. Powiedz mi, czy ty byś na taki duży turniej pojechał z pięcioma przyjmującymi? Ja o tym przepisie się dowiedziałem jakiś czas temu odnośnie tego Jokera, którego może zrobić przez całe mistrzostwa. I to jest jedyne rozsądne i najlepsze rozwiązanie. Bierzesz Porębę, oczywiście musiał Nikola podejść do Świdra i powiedzieć: Świder, daj tu trochę euro, bo za Porębę płaci związek w całości. Tak, 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 tak. Ale ryzyko pod tytułem kontuzja środkowego, a zapłacenie za jeden, wiesz, osobodzień, nie jest chyba problemem dla naszego związku, więc dla mnie najlepsza decyzja z możliwych. Poręba i tak by mało zagrał, jeżeli by nawet był w 14, chociaż on, powiem ci, że on też nie spija śmietankę ze względu na to, że on już tyle tej kadrze jest, że a jeszcze nawet nie listą siatkówki na poważnie. Z Meksykiem zagrał na Mistrzostwa Świata w Dżerzu. No, dlatego mówię, że jeszcze mówię o polskiej lidze, jeszcze nawet nie lizną siatkówki, a już jest ta, już mówimy o bardzo, chociaż chyba o nim więcej mówiliśmy o jego transferach niż siatkówce. Tak, to prawda. Ale bardzo dobre rozwiązanie, bo też jest trochę, wiesz co, tak jak zastanawiałem się odnośnie tego Semeniuka, jest trochę takiego romantycznego w tym zachowania Nikoli. Ja, mi ciężko krytykować, ja muszę być obiektywny, ale na przykład bardzo lubię Nikolę jako człowieka i bardzo lubię Semena jako człowieka, bo to są dobrzy ludzie po prostu. Tak. I ja w tym widzę po prostu coś takiego romantycznego, jak, wiesz co, jak pamiętasz akcję, jak Forrest Gump wraca do dżungli i na tych plecach wynosi, wiesz, tak pawę, wynosi, tak, pokolenie. swojego. No i tak właśnie Nikola się zachowuje, że on, wiesz, on jest ranny, jest krwawi, jest już bez nogi, bez ręki, Semen, a on wraca po niego i mówi: ja po ciebie wrócę, ty na mnie możesz liczyć. I bardzo bym szczęśliwy, bardzo bym się cieszył, że w decydującym, jakimś ważnym meczu Semen wchodzi, jest najlepszym zawodnikiem i mówimy: popatrzcie, kurde, no wszyscy mówili, że to jest bez sensu, a mimo wszystko on trafił. I ja naprawdę tego życzę, bo to by było takie, to naprawdę by było romantyczne, można byłoby się wzruszyć nawet. Wzruszony diabeł, no chciałbym to zobaczyć na żywo. Właśnie, czy jest jakaś w tym momencie jakaś taka możliwość, żeby Kamilowi pomóc w jakiś sposób, bo no, on podejrzewam pracuje z całym sztabem, pracuje na treningach, ale no kurczę, no coś się zacięło i powiedz mi, jaką ty masz teorię, co mogłoby go potencjalnie odblokować, bo wszyscy wiemy i zdajemy sobie sprawę z tego, jak ogromny potencjał ma ten chłopak. Przecież my mówiliśmy o nim jeszcze w zeszłym roku jako jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym zawodniku na świecie. W tej chwili jednak faktycznie jest ten dołek formy, ale no, cały czas jest w grze. No, na mistrzostwa jedzie i tak jak mówisz, no życzysz mu, żeby ten taki no, romantyczny moment przeżył, ale powiedz mi z twojej perspektywy, co można jeszcze zrobić, żeby tego chłopaka gdzieś tam powiedzmy po prostu w jakiś sposób odblokować? Jeszcze więcej niż Nikola? Da się? Da się Nie zrobić wiem. Jeszcze więcej? Trafił do grupy, z której się czuje dobrze, trafił koło do grupy z Kędzierzyńskiej, trafił do trenera, który w niego wierzy. Nie da się więcej zrobić. No po prostu, słuchaj, no to jest chłopak, który całe życie spędził w Kędzierzynie poza jednym sezonem w Zawierciu. Trochę chyba to wszystko za dużo się wydarzyło, trafić do najbogatszego klubu, do którego nie możesz przegrać. Po prostu nie możesz przegrać. I chyba to wszystko, wiesz, wszystko się złożyło tak, że on tego po prostu nie wytrzymał. I faktycznie po nim było widać na początku, że on po prostu przestał grać w siatkówkę. I to jest, a to było bardzo zaskakujące, że tak można szybko zapomnieć. Nikola robi wszystko i nie wiem, czy da się więcej zrobić, bo daje mu zaufanie, daje mu pewność siebie, grupa mu daje wsparcie. Trafił do trenera przygotowania fizycznego, który zna go jak własną kieszeń. Więc generalnie nie da się zrobić więcej. A powiem ci, że chyba trafił na najlepszego trenera w Perugii, jaki może pracować z takimi ludźmi, jakim właśnie jest Semen, do którego trzeba dojrzeć, jak Lorenzetti, który właśnie będzie z nim, on z nim przegada, on z nim otworzy się,
Wiesz, uważam, że w przyszłym sezonie Semena będzie naprawdę bardzo dobry, bo ja uważam, że Lorenzetti chyba jest obecnie, wiesz, bo to nie jest bieg na 100 metrów, nie powiesz, kto jest najlepszym trenerem. Nikt ci nie stanie, nie powie, ten jest drugi, ten Nie jest zmierzalny przede wszystkim. niezmierzalny, ale uważam go a w szczególności do zawodników takich, których trzeba otworzyć i trzeba zrobić warunki takie, jakie on potrzebuje, to Lorenzetti chyba jest idealnym trenerem dla Semena. A ja też uważam, że Kamil będzie miał ten sezon dużo, dużo lepszy, także no tego mu życzę, no i życzę mu oczywiście też medalu, zresztą podobnie jak ty, prawdopodobnie. Jeszcze mam pytanie o Mateusza Bieńka, czy no będzie przy takim potencjale na środku, jaki mamy, czy ten brak Bienia twoim zdaniem będzie odczuwalny? Może być odczuwalny w takich momentach, jaki Bieniu nam kiedyś robił pomoc wielką. No nie, 23-20 Maćku. i Asik. Wiesz, tego nam nikt nie zrobi ze środku. Może Kochan, jak się tam strzeli, nie jest tam w stanie zrobić takiej różnicy. No sam jestem ciekaw, jak to w ogóle wszystko, bo no, nie wszystko wiemy. No słuchaj, generalnie ta kontuzja w Bełchatowie miała być zaleczona. Ona się odnowiła. Czasami to jest nie fakt po prostu, wiesz. Czasami coś, no, lekarz ci mówi, jest do trenowania. No przecież ja za każdym razem, jak miałem zawodnika z kontuzją, pyta się lekarza, kiedy? On mówi, do grania albo nie do grania. I tyle, taka krótka piłka jest. No. I mu się odnowiło to samo, co miał w Bełchatowie. I to jest na pewno jakiś tam problem. Ciekawe, jak to będzie trwało. Na pewno kadra na tym traci. Ciekawe, jak Zawiercie, bo to Zawiercie też przecież patrzy na niego, nie kupiło, wiesz. Nie, ja nie mogę powiedzieć, że to będzie najdroższy środkowy w Polsce, bo zaraz dostanę kontrę, że wcale nie jest najdroższy środkowy w Polsce. Ale na pewno wydało sporo, a wiesz, no, klub jak wydaje, to też Oczekuję. oczekuje. Oczywiście. Więc Zgadza życzę się. Bieniowi tego powrotu, ale to, że my sobie poradzimy w bloku czy w ataku, to ja tutaj nie widzę różnicy, ale tego właśnie jednego takiego małego punktu w takim momencie ważnym, to co Bieniu potrafi dać, to ja mam nadzieję, że tego nie zabraknie, ale jeżeli miałbym mówić o tym, co mógłby nam dać więcej, to właśnie tego. Właśnie to. A ja kiedyś rozmawiałem z Oskarem Kaczmarczykiem na ten temat, bo pojawiło się pytanie na forum, bądź też na Twitterze, jeżeli środkowy robi więcej średnio niż reszta środkowych, więcej punktów zagrywką, niżeli blokiem, to czy taki zawodnik powinien grać? I Oskar powiedział, że tak, bo nie, bo robi więcej punktów statystycznie. To jest logiczne. Czy ty też się skłaniasz ku temu? Z kolei są też oczywiście fani stwierdzenia, że środkowy bloku ma przede wszystkim blokować. Słuchaj, przy tej siatkówce, przy takiej zagrywce, to wyobraź sobie mecz taki, że ty jesteś 3 razy pod siatką i masz na przykład na 3 ustawieniach, 3 kopiących agresywnie, który jeden robi asa, dwóch psuje i ty robisz, wiesz, gołe przejścia, nie? Na swoim bloku. Albo masz na przykład słabo serwujących gości, gdzie jest na przykład 3 razy perfekt i ty, wiesz, jak spławik latasz, a tam masz dobrego rozgrywacza. Zdecydowanie wolałbym mieć środkowego, który robi więcej asów niż punktowych bloków. Ale i to w ogóle jest bez uznań. Jeżeli taka jest przewaga, słuchaj, no to jest, jeżeli środkowy daje ci Liczby. 7 punktów w secie, a drugi daje ci 4, no to którego byś wolał? No wolałbyś ten, który ci daje 7 Oczywiście. punktów. Więc Jasne. nie, oczywiście. Wolałbym mieć sami środkowy, jakby serwowali mi po 5 asów w secie. Tak, według Kochanów nie jesteśmy głównym faworytem do złota, jesteśmy jednym z trzech. Głównym faworytem są Włosi, a Francja z Polską na drugim miejscu. Czy no, zgodziłby się na takie zestawienie? Kto potencjalnie mógłby być czarnym koniem tychże mistrzostw? Słuchaj, ja się dziwiłbym się, żeby ktokolwiek w tej czwórce był jakiś w ogóle, wiesz, z kosmosu, bo to się nie zdarza w siatkówce, żeby do czwórki dojść. My mówimy o sensacji, wiesz co, sensacją była Francja, jak odpadała z Czechami w mistrzostwach świata czy Europy? Świata. Świata. To była sensacja, to była 1/8, tak? Tak. No to jest, wiesz, to jest I gruby to tam numer. 3-0 było, tak było dosyć grubo. To jest gruby numer. Ciężko mi wierzyć w tą Francję, bo Francja. Wczoraj właśnie z Lepką się trochę posprzeczałem. Francja zagrała ostatni dobry mecz w finale Ligi Narodów zeszłorocznym ze Stanami, ten 3-2, taki piękny, cudowny mecz. Od tego momentu gra piach. Szarpie się indywidualności, jak Blizzard strzeli 3 asy, przystanie 24, coś grają. Nie podoba mi się ta Francja, nie wykorzystuje potencjału, generalnie ciężko na nią patrzeć i nie ciężko ocenię, ciężko, wiesz, oczekiwać, że po tej Lidze Narodów, po Wagnerze, czy po tych ostatnich meczach, żeby ich stawiać gdzieś tam w roli faworytów. Włosi, rewelacja. Włosi poukładani,
Włosi, tylko że Włosi go oszustką, bo tam nie mają siódmego zawodnika, bo tam nie ma takiej możliwości, a turniej może być zmiana, turniej może być długi i to może być też Jest długi, istotne. tak. Ale też Włosi grają duże mecze i grają dobrze duże mecze. Więc ja bym ustawiał, jeżeli chodzi o faworytów, 50 my, 50 Włosi, jeżeli chodzi o jedynkę. A tu nie wierzę w Serbów, bo Serbowie dla mnie to jest trochę jest chyba stracone pokolenie. Wiesz, ostatni dobry rozgrywacz Nikola Grbić, później jest Mistrzostwo Europy, ale generalnie jak wydaje się, że to pokolenie się powoli traci i nie widać, żeby oni jakiś tam sukces mogli osiągnąć. Mówimy o tym czarnym koniu o Słowenii. No wyglądała nieźle ta Słowenia na Wagnerze. Z przyjemnością się na nich patrzyło oczywiście. Ale też, słuchaj, no zagraliśmy ostatnie, co to było w zeszłym roku, co ze Słowenią taki mały, szybki mecz to był, co, o trzecie miejsce, tak? No Ale widzisz, ja moment, nami. moment, moment. Ale o Mistrzostwo. trzecie miejsce kiedy? Czekaj, co to było? Z kim graliśmy ze Mistrzostwa Słowenią? Świata i WNL graliśmy z Włochami w Bolonii. A ze Słowenią co zagraliśmy jakiś ostatnio? Słuchaj, ja za dużo meczów oglądam. Ja nie mam takiej, ja nie mam, wiesz co, ja nie mam w głowie Balcerzaka, który w 78 w październiku było 12 stopni, i wygrali 3-2. Nie pamiętam jak meczów, ale generalnie Słowenia, boję się, że Słowenia to nie jest zespół na wielkie granie takie na czwórkę, ale może być. Jeżeli byśmy mówili o Słowenii, może być. Francuzi byłbym zaskoczony z tych mniejszych zespołów. Bardzo mi się ta No, Ukraina podoba. ale Słoweńcy 3 razy w półfinałach na ostatnich mistrzostwach, na 3 ostatnich mistrzostwach Europy nas no, wykupywali, prawda? Także I to jest to. w ogóle, i to jest dramat. To jest w ogóle Tak, dramat. tak, tak. To jest dramat. Powiem ci, że Okej. Ukraina mi się podobała, ale Ukraina ma już tyle miękko, widzę, że wyleciał, bo tam chyba zerwał łydkę na tym meczu w pierwszym secie. Coś Tak. Płotnicki narzeka, ale podobała mi się Ukraina, mimo tego, że tam awantura z tym Szczytkowym była taka, że musiał pożegnać się z kadrą. Kuba, dwa jeszcze szybkie pytania. Janek Firlej, czy twoim zdaniem przegrał? Chodzą takie słuchy, że on w zasadzie tak przegrał tą rywalizację z czeskim Umaczem no, dosyć wyraźnie o pozycję drugiego rozgrywającego. Powiedz mi, czy faktycznie tam była jeszcze sportowa rywalizacja, czy jednak Nikola no, z góry wiedział, że na te ostatnie, najlepsze, najistotniejsze turnieje pojedzie Grzesiek Umacz jako ten bardziej doświadczony? I jaką rolę może odegrać Janek w przyszłości w kadrze? Ja mam wrażenie, że była normalnie uczciwa rywalizacja. Dostali szansę jeden i drugi. Po prostu Janek dostał, ale nie wziął tej szansy na drugiego. I te cechy, które ma Janek, nie spodobały się Nikoli jako drugi. W sensie na takie cechy, które ma Grzesiek Łomacz, nie chciał po prostu brać szalonego gościa na drugiego. Nie bardzo, moim odczuciem jest takim, że nie bardzo wiedział, co ten Finlay zrobi. Finlay atutem jest to, że on gra coś takiego, że ty nie wiesz, co on zagra, nie wie przeciwnik, ale ty też nie wiesz. Wiesz, to jest taka nieprzewidywalność, która czasami ona jest fajna, ale czasami niektórzy trenerzy tego nie lubią. Nikola był takim zawodnikiem, że on lubi mieć przewidywane rzeczy. On ma wiedzieć, co się może wydarzyć. I takim był zawodnikiem, i tak też prowadzi w miarę zespoły, że musisz coś mieć, jakąś drogę, w którą idziesz. U Janka jest czasami, wiesz, jedna ręka krótka z tyłu, z 4 metra, nagle coś, co fajnie wygląda, co w niektórych, w jakimś środowisku się spełnia i się sprawdza, ale nie spełniło się, nie sprawdziło się jako drugi. Może to być na pewno chłopak, który mógł być pierwszym naszej kadry. Ja nie widzę, wiesz, jakiegoś tam problemu, żeby on mógł być. Tylko, że wiesz, to jest tak, że oni tam nie jest takiej dużej różnicy wiekowej między Tak, Janem Szewem. no to też prawda. Nie jest, To jest chyba wiesz, dwa pokoleń. lata maksymalnie. To nie jest różnica pokoleń. Ale niech walczy, niech się spełnia, bo ja bardzo mocno kibicuję mu. Jeszcze do tej pory mi tam się chłopaki śmieją, bo oni nazwali mnie jego, że jest mój synuś. Chociaż myśmy też nie mieliśmy ze sobą łatwego życia. Znaczy, on nie miał ze mną, bo ja tak nie martwiłem się o tym, czy on ma łatwo ze mną, miał 19 lat. Nie zastanawiasz się, czy 19-latek ma ze sobą łatwe życie. Ale uważam, że to była uczciwa, sportowa walka. Jeden i drugi dostał szansę. I te cechy, które potrzebował Nikola, to miał więcej Grzesiek niż Fidley. Czy to ostatnie mistrzostwa Europy Bartka Kubka? Dzisiaj kończy 35 lat. No byłbym zaskoczony, gdyby jeszcze grał w takich. Słuchaj, Mistrzostwa Europy dla Bartka to nie jest wydarzenie, tak prawdę mówiąc. No tak. Bartek dobrze się czuje. Niech Bartek jest na takim poziomie, że on sobie będzie grał, ile będzie chciał. To jego decyzja jest, kiedy to.
trzeba uszanować, czy on będzie chciał, jak powie Nikoli, słuchaj, po igrzyskach jestem gotowy, to niech gra, niech tam te małolaty go naciskają. Jeżeli on czuje frajdę, jest zdrowy i ma z tego przyjemność, ale byłbym zaskoczony, gdyby po igrzyskach jeszcze jakąś imprezę, bo słuchaj, no, igrzyska napędzają takich gości po 35 lat, zresztą widzisz kadrę Stanów, tam jest, wszyscy mają prawie 5 dych i tam się, wiesz, wszyscy się napędzają igrzyskami, bo po igrzyskach tam, ta kadra Stanów jest wymiana pokoleniu. To ciekawe, na co oni wymienią. No, zobaczymy, to już jest ich problem. Kuba, pytanie ogólne, w którym kierunku twoim zdaniem rozwinie się w najbliższym czasie siatkówka? Czy to będzie scouting, czy to będzie statystyka, czy to będzie prędkość? No jeżeli chodzi o prędkość rozegrania piłki, no to my tak naprawdę już myślę, że stanęliśmy w pewnym momencie w miejscu, ponieważ chłopaki chybią tak do góry, że my tak naprawdę szybkiej piłki nie gramy. Tu też rozmawiałem akurat z Oskarem Kaczmarczykiem po Lidze Narodów, gdzie Wilfredo łapie 3,60, Bedni niewiele mniej, Kuraś też coś koło tego, także my tego quicka tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zagrać, poza prawym szybkim do leworęcznego Olka Śliwki. Także powiedz mi, w którą stronę twoim zdaniem siatkówka pójdzie, co tak naprawdę, czy fizyczność jakaś może się, czy możemy rozwinąć się pod kątem fizycznym, w sensie jeszcze będziemy więksi, silniejsi. Co twoim zdaniem będzie kluczowe w najbliższych latach? No, zgadzam się, że szybciej się już nie da grać, bo to wiesz, bo to jest bez sensu. Pewne rzeczy stracisz. Jeżeli chcesz grać szybciej, to będziesz to tracił. Ja tak jak jeżeli podglądam przygotowania fizyczne, to zawsze trzeba patrzeć na Stany. Co tam się, bo to zawsze Stany wymyślają pierwsi, czy NBA, czy NHL, NFL, to oni wymyślają pierwsze rzeczy, a później to idzie do Europy, czy do piłki nożnej, a później Ale oni swojej ligi nie mają nawet. Ja wiem, ale ja mówię o przygotowaniu fizycznym, to jest uniwersalne. Ja mówię o przygotowaniu fizycznym. Ono jest uniwersalne i wielu trenerów może pracować w różnych dyscyplinach sportu, po to generalnie przygotować, tak jak od Witala ten trener przygotowania, on teraz pracuje w ogóle w Niemczech, u dziewczyn w Belgii, bo gdzieś tam widziałem u Belgii. Czy statystyki? Patrzysz na to, co się dzieje, jak się rozwija Volley Station i co tam jakieś nowości mogą wprowadzać? Jak to przełożyć na trening później, bo wiesz, bo czym się będziesz bardziej zajmował, czym mniej, czy będziesz szedł bardzo mocne ryzyko na zagrywce, czy może będzie tak na przykład jak Chinki, które grały tylko flotem i nic nie psuły, bo się nie opłacało, czy pójdziesz w ten sposób bez ryzyka, to wszystko chyba zależy od zespołów. Nie widzę w przeciągu ostatnich 10 lat, no może te kiwki, ale mam wrażenie, że te kiwki niedługo będą wycofane, te rzucania piłek i te pchania, bo to psuje troszkę siatkówkę, mimo wszystko moim zdaniem, te takie przeciąganie, już trochę wycofali te, wiesz, przetrzymywanie piłki, przeciąganie bo to już się źle oglądało. Może więcej będzie, wiesz co, z tej perspektywy tego roku wydaje mi się, że więcej możliwości ma żeńska siatkówka, właśnie to, co idzie Turcja. W męskiej wszyscy chcieli grać jak Brazylia, ale być więcej jak Rosjanie. Okazuje się, że nie możesz mieć 2,16 i grać szybko, bo to się nie da. Może być tak, że jeżeli masz dwa, no ale z drugiej strony tak, masz 98, 97 jak Kochanowski i wciąż jesteś dobrym środkowym, nie musisz mieć 2,20. Bo był taki moment, że mówimy tak, muszą być najwięksi, bierzemy najwięksi. Do Spały, czy gdzieś tam, czy Gdańsk, te ośrodki, Jastrzębie, jak będzie masz 6 metrów, to bierzemy tego, co ma 6 metrów. A to tak nie do końca w siatkówce działa. No, w Szczerbaniu też nie miał dwójki przecież, prawda? João José z kadry Portugalii, świetny gracz VfB Friedrichshafen. To, co gościu kręcił na środku, no to też był przecież fenomen. João José. Słuchaj, no ale to też on nie przeskoczył pewnego poziomu. Oczywiście. Nie wiem, czy gdzie tu będą jakieś rezerwy. Czy wydaje mi się, że raczej współpraca... Bardzo się współpraca trenera przygotowania skautów i trenera, jak wycisnąć z tych 2 godzin 15 treningu to, co ci jest przydatne w sobotę. Bo popatrz, 20 lat temu nie wyobrażałeś sobie przygotowania, żebyś nie zagrał małych gierek we wtorek, w środę, 3 na 3, 2 na 2, co budowało technikę indywidualną, ale z drugiej strony już teraz dla ciebie to jest stracone 2,5 godziny czasu, bo 2,5 godziny mogłeś zrobić coś, co ci się przyda. Teraz zarządzanie czasem jest bardzo istotne, bo ja to też jak jeździłem i się szkoliłem jako trener, jeździłem na różne staże, zarządzanie czasem jest bardzo istotne aktualnie w sporcie. Co zrobić, a czego nie robić, bo jeżeli coś robisz, to znaczy czegoś nie robisz. Co ci się przyda? Więc ciężko mi tu znaleźć jakiekolwiek rzeczy, które mogłyby zaskoczyć siatkówce.
Małe gierki w lidze amatorskiej w Krakowie odgrywają dalej dużą rolę. Kuba, dwa ostatnie pytania, na które możesz odpowiedzieć jednym zdaniem. Ściany z plakatami ludzie chcą zobaczyć, bo ja przyznam szczerze, nie znam tematu, ale o co chodzi, powiedz i Wiesz dlaczego co? nie chcesz jej pokazać. Ja sobie zażartowałem kiedyś, że Bednosz wtedy, co zrobił chyba cztery asy z Rzeszowem? Z Rzeszowem chyba. Tak, z Rzeszowem. Zakończył seta, że mówię, że to się nie zdarza, żeby ktoś tak coś zrobił, to taki numer i że sobie powieszę plakat, później ktoś tam zapytał mnie, jaki plakat, a później mówię, że tak, że teraz to już będzie plakat Stysiak, a później już jeszcze Marta Świerkniewicz w studio się tam ze mnie śmieje, ja mówię, słuchaj, ja jestem kibicowska Chorągiewka, jak ktoś zagra, to sobie wieszam ten plakat na ścianę, ale to jakaś forma docenienia sportowca, jak mi się podoba, to mówię, że wieszam plakat zawodnika, który na to zasługuje. Okej. Ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim, a na które na dwóch podcastach mi nie odpowiedziałeś. W ogóle tak, muszę ci jeszcze raz podziękować, bo z tobą miałem pierwszy podcast w ogóle, jaki powstał na Volley Time'ie, także zapisałeś się z automatu w historii podcastu. Tak. Rozdziewiczyłem ci podcast. Rozdziewiczyłeś, tak, ja rozdziewiczyłeś mi podcast, tak dokładnie. Ja przypominam sobie ten podcast, on był nagrywany w tak tragicznej jakości, że to się w głowie nie mieści, ale idziemy z duchem czasu, ewoluujemy, ja też staram się rozwijać, jakby nie patrzeć. Kuba, gdyby siatkarscy pani wjechali ci do domu, co byś dla nich ugotował? Wiesz co, od jakiegoś czasu, chyba od 3 lat mam Thermomixa, to bym, wiesz, rzucił wszystko z tego, wrzuciłbym wszystko z lodówki. Co Nie. za leń. Wiesz co, ostatnio coś chińskiego robiłem, pyszne było, ale moje dzieci to lubią tak, i one, bo to generalnie już pod dzieci robione jest. Alio, Znaczy, alio olio con peperoncino, to jest, wiesz, najprostszy makaron, to jest ukochany ich i całej to jest sól, rodziny. pieprz i oliwa, z tego co się orientuję. Czosnek i, Czosnek. czosnek i papryczki, czyli bardzo proste danie. Moja córka jeszcze lubi carbonare. Generalnie mam takie szczęście, że moja rodzina je wszystko, tylko podrowów moja żona nie je, ale na przykład żołądki gęsie, to jest miód, malina, wątróbeczka, ale oni tego nie jedzą, nie umieją, lalusie. Tak generalnie to... Ty Generalnie do to... golfa też musiałeś dorosnąć, jak się okazuje. Tak, ale nie, lubię, ja lubię, naprawdę lubię gotować, lubię robić zupy, lubię sobie siedzieć w niedzielę w kuchni, coś sobie tam mącić, lubię. Śledziłem twoje relacje, także wiem, że potrafisz, także super. Kuba, no serdecznie ci dziękuję, trochę się przeciągnęło, nie sądziłem, że wyjdzie tak długo, ale no rozgadaliśmy się troszkę, także dziękuję ci serdecznie za twój czas. Proszę? Za dużo gadasz. Nie, bo wiesz, no ludzie zobaczyli, że Bednaruk na wywiadzie i od razu zasypali mnie pytaniami, no to mówię, dobra, no, żeby później, bo mnie też zarzucają, że później nie zadaję, że wybieram, że coś tam, że nie na żywo, więc wycina na pewno. Sprzedałeś się. Sprzedałem się, no słuchaj, no, tak, ale ja spokojnie, te live'y kiedyś u nas powstaną, ale wiesz, jakby ci jakieś pytanie nie siadło, to później miałbyś do mnie pretensje, że Siekierski, no coś tamten, że ciągnie za język, a po co. Także jeszcze raz i Kuba serdecznie dziękuję, powodzenia na polu golfowym, powodzenia w kuchni, przeproś jeszcze raz żonę, w takim razie ja jakiś zobowiązuję się prezencik mały wysłać żonce, także Żona mam słyszała? nadzieję, że co złego, Słyszała. co, słysza, kurde, czyli jednak jestem sprzedany. Co złego, to nie ja. Dzięki serdecznie, bądźcie, śledźcie nas, Kuba Bednarz był naszym gościem, ekspert Polsatu Sport. Wszystkiego dobrego.